Dzień dobry. Dzień dobry. Martyno, zmieniłam ustawienia, więc możesz już udostępniać. Okej. Grzegorzu, czy ty jesteś z nami? Tak, jestem. Technicznie tutaj przygotowuję pod kątem podziału na pokoje przy warsztatach. Tak, tak, bo chciałabym już zacząć, a i też nie chcę tobie jakby zabierać tej przyjemności wpuszczenia. Tak, bo to wymaga sprawdzenia co chwilę i patrzenia. Dobrze. Też z listą. Tak, bo wybiła już nawet 17.02. Tak jak się spodziewałam, właśnie w ostatnim momencie o 17.00 Państwo się już gremialnie pojawiają, więc może już oficjalnie po prostu witam Państwa na drugim spotkaniu, spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Polanki Redłowskiej. I zacznę od spraw takich organizacyjnych, technicznych. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, spotykamy się na Zoomie, to jest dosyć oczywiste, ale będziemy pracować jeszcze na Jamboardzie. To jest głównie dla informacji dla osób, które jeszcze z nami nie rozmawiały, to znaczy nie były z nami w piątek. Będziemy pracować mniej więcej tak samo jak w piątek, czyli planujemy przerwę gdzieś w połowie, czyli mam nadzieję, że wyjdzie około 18.30. Ponieważ chciałabym, żebyśmy skończyli zgodnie z planem, czyli o 20.00. I do przerwy chciałabym, żebyśmy porozmawiali o wyzwaniach, jakie stoją przed Gdynią, ale też o wyzwaniach, które dotyczą Polanki. Ale przed przerwą chciałabym też Państwu pokazać, omówić mniej więcej to, co zadziało się w piątek. Chwilę o tym podyskutować i też z Państwem ustalić albo omówić też zakres przestrzenny. Doszły mnie też takie suche informacje, zresztą to też z naszej rozmowy wynikało, że mamy gdzieś zupełnie inne, no każdy z nas ma jakieś swoje wyobrażenie, gdzie jest Polanka i ta dyskusja się rozwija. Ta dyskusja nie jest taka, znaczy odpowiedź po prostu nie jest prosta, więc chciałabym, żebyśmy chwilkę rzeczywiście na mapie spróbowali sobie dookreślić, porozmawiać o tym, co nazywamy Polanką, a co nie, bo myślę, że tu się pojawi kilka głosów też. Ale to się zadzieje jakby tutaj jeszcze przed Jamboardem. Potem właśnie do pracy na Jamboardzie będę chciała, żebyście Państwo podzielili się na grupy. Zobaczymy, ile nas będzie do tego czasu i czy to będą dwie grupy, czy troszkę więcej. Każda z grup będzie miała swój własny plik Jamboardu. Dostaną go Państwo po podziale. Mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie to troszkę bardziej dynamicznie i będziemy mieli okazję też dynamicznie porozmawiać w grupach. Aczkolwiek jeżeli Państwo będą mieli taką sytuację, że w grupie będzie jakby trudno zebrać myśli, to proszę jakby tym nie stresować i nie martwić. To znaczy warto się też po prostu zastanowić nad tym zagadnieniem. I kiedy wrócimy po prostu do głównego kanału, będziemy po prostu to omawiać i wtedy też Państwa będę zachęcać do tego, żeby się ustosunkować do tego hasła, bo pierwsze zadanie będzie dotyczyło wyzwań, to już tak powtarzam kolejny raz, a po przerwie
porozmawiamy o możliwościach. Możliwościach, potencjałach, co właściwie możemy uwzględnić, czego nie, czy może mamy jakieś informacje dotyczące potencjalnych inwestycji. Po prostu porozmawiamy sobie szerzej o tym, co powinniśmy uwzględnić, myśląc o przyszłości tego miejsca. Czyli zbudujemy sobie taką bazę do piątku, na piątkowe spotkanie, na którym będę zachęcać uczestników, mam nadzieję, że też Państwa, do tego, żeby porozmawiać już o przyszłości i konkretnych działaniach, które można podjąć, żeby, no, żeby spełnić też oczekiwania Państwa, ale też, żeby po prostu rozpocząć też dyskusję o Gdyni, czy w ogóle o różnych zagadnieniach, które wywołały tematy związane z Polanką Bredłowską. To tyle a propos takich spraw organizacyjnych. Spotykamy się dzisiaj właśnie w temacie Polanki Bredłowskiej i mamy kilka celów. To znaczy, no, celem naszym jest wypracowanie wspólnych wartości wśród osób, które są zaangażowane w temat Polanki Bredłowskiej i które się tym tematem interesują. I na tej bazie zastanowić się nad tym, co jest naszym takim głównym problemem i też jakie widzimy wspólne kierunki myślenia o tym miejscu, więc o tym miejscu i w ogóle o rozwoju miasta. Więc to są nasze cele. Z mojej strony jeszcze wypadałoby się przedstawić osobom, które jeszcze nie były z nami w piątek i które po prostu jeszcze mnie nie znają. Ja się nazywam Sylwia Widzisz-Pronobis, jestem tutaj razem z Grzegorzem Pronobisem. Jesteśmy urbanistami i urbanistami, ale też jesteśmy społecznikami, jesteśmy też facylitatorami procesów partycypacyjnych, projektujemy procesy partycypacyjne, ale też je prowadzimy. Stąd też tutaj się pojawiliśmy. Tutaj pojawiamy się też ze względu na inicjatywę, którą podjęła Grupa Polanka dla Wszystkich i też Stowarzyszenie Miasto Wspólne, ale na bezpośrednie zaproszenie, oczywiście tutaj nie powtarzam to, co mówiłam też w piątek, na zaproszenie Biura Poselskiego posła Tadeusza Aziewicza. I może tutaj oddam na sekundę głos przedstawicielowi, który nas zaprosił. Znaczy przynajmniej, żeby Państwa przywitać. Nie wiem, czy Martyna będzie chciała też na dzień dobry przynajmniej się przywitać jako osoba, która tutaj rozkręciła ten temat, więc oddaję głos Tadeuszu. Witam serdecznie. Większość spośród Państwa widziałem. Ja widziałem Państwa poprzednio, sam będąc niewidocznym, ale dzisiaj już jest lepiej. Więc witam serdecznie, zapraszam do rozmowy. Kontynuujmy po prostu. Dobrze, to dziękuję bardzo za ten przynajmniej głos przywitania. I zacznijmy może od tego, już z takich kwestii merytorycznych właśnie, już przechodząc dalej od kwestii organizacyjnych. Co się zadziało w piątek? W piątek rozmawialiśmy na temat przeszłości. Próbuję Państwu jednocześnie mówić i udostępnić ekran. I rozmawiając o przeszłości pojawiło się kilka ciekawych wątków, które chciałabym Państwu pokazać. Mam nadzieję, że Państwo widzą. To jest akurat plik Jamboarda, na którym zebrałam coś w rodzaju podsumowania. Oczywiście to nie jest, nie przywiązywać jakoś bardzo szczegółowo do konkretnych zapisów. Podsumowanie z całego cyklu będzie uwzględniało też różne głosy, które też dzisiaj się pojawią, więc nie jest to temat zamknięty. Ja też o tym mówiłam, że pliki Jamboarda, które Państwo otrzymali pracując w piątek, są wciąż otwarte i tam można jeszcze nanosić różne uwagi. Chcemy do piątku jeszcze zaangażować jak najwięcej osób, jak najwięcej stron, żeby móc się do tego odnieść. Wiadomo, że kiedy pracujemy sobie w trakcie spotkania, to troszkę inaczej wygląda, ale chcemy dać możliwość właśnie jeszcze zastanowienia się nad tym, co można by było uwzględnić, myśląc o przestrzeni Polanki Bredłowskiej czy obszarów towarzyszących. I tak, no przede wszystkim na spotkaniu poprzednim wybrzmiała kwestia podziału terenu, to znaczy podziału na ten obszar, który jest Polanką i obszaru, który
który jest skrótowo nazywany baseny. Obszar, który z kilku w sumie wspomnień może się kojarzyć negatywnie i Polanka, która kojarzy się pozytywnie dosyć bezpośrednio ze względu chociażby na kwestię takiego poczucia wolności, poczucia przynależności, takiego odczucia też wspólnoty w tym miejscu, więc to tak bardzo skrótowo o tym mówiąc. Aczkolwiek baseny w kontekście pozytywnym wybrzmiały też jako ważny symbol aktywności społecznej Gdynian i też ważne miejsce, które jest też ważne w kontekście różnych problemów związanych z kąpielą w morzu, więc jakby same baseny mają też swój potencjał jako temat rozwojowy. W kontekście tego, co się dzieje na Polance, dosyć mocno wybrzmiał temat braku nadzoru i co się wiąże też z bezpieczeństwem. Stąd tak mocno wyróżniony właśnie jest ten wątek braku nadzoru, bo z jednej strony jest to obszar, którym można poczuć wolność, z drugiej strony jednak ten brak nadzoru doskwiera. Proszę też tutaj nie przywiązywać do tego, że któreś stwierdzenia są jakimś dużą czcionką, a któreś nie, bo to jest przypadek akurat Jamborda, że on jedno słowo potrafi mocno wyróżnić, stąd żeby te dziki się też tak Państwu nie kojarzyło, że one są ważne, jakoś tam najważniejsze z tej dyskusji. Ale coś, co ja podsumowałam na koniec, to to, że z naszej rozmowy wybrzmiało kilka kwestii. Jednym z nich kwestia w ogóle terenów zielonych w mieście, właśnie kwestii basenu jako alternatywy dla morza, kwestia miejsc zabaw dla dzieci, i tutaj określiłam taką ekstremalne zabawy dla dzieci, bo to tak zabrzmiało, że rzeczywiście baseny, szczególnie już po tym czasie świetności, stanowiły takie miejsce, gdzie można było się ekstremalnie pobawić, więc może jest to właśnie jakaś potrzeba, nie wiem, szukając w ogóle dosyć głęboko. Pojawiła się kwestia nieformalnych miejsc, czyli właśnie i wątku łączącego kwestię bezpieczeństwa, który wybrzmiał wieloaspektowo, bo z jednej strony pojawił się temat samochodów, parkingów, ale też szybko jeżdżących samochodów w okolicy Polanki, ale też ogniska, które wpływa na jakość powietrza, czy po prostu też na postrzeganie tego miejsca, czy nie wiem, na kwestii właśnie spotykania się osób, które może niekoniecznie są mile widziane. Bezpieczeństwo też w kontekście gruzów, czy właśnie tych pozostałości po basenie, ale jest to też miejsce na wydarzenia. Nie udało mi się porozmawiać z Państwem o tym, czy te wydarzenia, o których Państwo mówili w piątek, czy to były wydarzenia organizowane jakoś formalnie, czy po prostu w tym miejscu też jakieś nieformalnie imprezy się odbywają, a może dzisiaj o to zahaczymy. Więc to gwoli takiego bardzo szybkiego podsumowania i oczywiście mogą się Państwo do niego teraz odnieść, ale zanim tak zupełnie oddam głos Państwu, to chciałabym właśnie jakby tutaj też pokazać Państwu mapę, ale zatrzymam się na satelicie, żebyście Państwo też mówiąc o tym, odnosząc się do tego podsumowania, które przed chwilą powiedziałam, ale też mówiąc po prostu o swoim postrzeganiu przestrzennym dotyczącym Polanki, mogli mi powiedzieć i wskazać, co narysować, gdzie zaznaczyć, co zaznaczyć. Więc tutaj na satelicie myślę, że najlepiej widać wszystko, co byłoby nam potrzebne. Jeżeli pojawiłaby się taka potrzeba, oczywiście możemy też się włączyć sobie mapę Google lub coś innego. O, i tu widzę, że się już odzywa pan Tymek Lecyk. To oddaję głos, proszę. Dzień dobry, wieczór. Ja bardzo się cieszę przede wszystkim, że te spotkania są organizowane, a chciałbym zwrócić uwagę, jeśli chodzi o ochronę przyrody w tym rejonie. Jestem z zawodu przyrodnikiem i o ile popieram w pełni inicjatywę Polanki Redłowskiej jako miejsca dostępnego dla wszystkich, to chciałbym zwrócić uwagę, że to jest bezpośrednie sąsiedztwo rezerwatu
Kępa Redłowska oraz obszaru Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Orłowa. I w związku z tym istnieje pewien konflikt interesów, ponieważ celem powołania tego rezerwatu była, nawet mogę przeczytać, bo mam tutaj zarządzenie, celem jest zachowanie naturalnego i seminaturalnego krajobrazu nadmorskiego. Ten rezerwat ma plan ochrony, który obowiązuje do 2030 roku. Niestety jest to trochę przestarzały plan ochrony. I no, chciałbym po prostu zaznaczyć, że bardzo istotną rzeczą jest wzięcie pod uwagę godzenia tych dwóch bardzo konfliktowych rzeczy, czyli z jednej strony ochrony tego bardzo cennego rodzaju wybrzeża klifowego, a z drugiej strony zapewnienie mieszkańcom i turystom dostępu do tego terenu, czyli tutaj przede wszystkim bardzo istotne jest kanalizowanie turystyki, a także świadome organizowanie jakichś większych wydarzeń, które mogą wpływać negatywnie na ochronę przyrody w tym rejonie. No to jest bardzo trudny rezerwat bez w środku miasta, a oprócz tego trudnością jest też sposób ustanawiania planów zadań ochronnych, na przykład dla tego obszaru Natura 2000, który jest na lądzie i na wodzie, ponieważ to są rafy kamienne. I tutaj ten problem będzie na pewno narastał, ponieważ za obszar morski odpowiada Urząd Morski, za obszar lądowy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. I z tego co wiem, ten obszar Natura 2000 w najbliższym czasie nie ma co liczyć na porządny plan zadań ochronnych, czyli zaplanowanie, co chronimy, jak chronimy i jak godzimy to z potrzebami ludzkimi, ponieważ RDOŚ i Urząd Morski nie mogą się dogadać i nie mogą znaleźć finansowania na przeprowadzenie, na stworzenie takiego planu. I to też będzie olbrzymi problem, bo jeżeli nawet coś zaplanujemy przestrzennie i później nagle pojawią się pieniądze na plan zadań ochronnych, to może się kłócić, tworzyć nowe konflikty. No i szczerze powiedziawszy, nie wiem za bardzo, jak to pogodzić, bo miasto nie jest stroną w ustanawianiu tych dokumentów i trzeba mieć to zawsze na uwadze. No to na razie tyle, dziękuję bardzo. Pan już zahaczał o takie wyzwanie właśnie, więc tutaj polecam, żeby jeszcze też wskazać potem właśnie w ramach pracy w grupie ten wątek, żeby też nie umknął. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chce się odnieść, jednocześnie bardzo zachęcam do tego, żebyście Państwo, szczególnie osoby, które jeszcze z nami się nie spotkały, się przedstawiły i powiedziały też, co najbardziej Państwa interesuje w kontekście Polanki, gdzie jest to serce położone w tym temacie. Jeśli można. Proszę. Ja tylko króciutko, bo dzisiaj na Google'ach szukałam Polanki i otworzyłam mapę, i tam jest pięknie zaznaczona Polanka dla wszystkich. Jeżeli można, jakieś szaleństwo, przepraszam, z tymi telefonami. Ile razy ja się włączę, zawsze ktoś dzwoni. Krótko mówiąc, jeżeli mówimy o tym terenie, to na mapie Google'a jest pineska i informacja Polanka dla wszystkich. Teren spacerowy, dokładnie w miejscu dawnych basenów. To chciałam powiedzieć. Bo nasz teren dawnych basenów, nie wiem, czy widać moją strzałkę w ogóle, ale mi się jakiś przyda. Teren basenu mamy tutaj, prawda? Nie. Teren, znaczy teren jednego z basenów, tak? Teren drugiego basenu mamy na północ, wzdłuż ulicy. O właśnie, troszkę mniej nawet, troszkę węższe. Równolegle do ulicy. Czyli jakby sama Polanka to jest raczej ten obszar poniżej, w sensie tutaj. Tak, tak. Bo jeżeli chodzi o rezerwat, to czy my jesteśmy w stanie tutaj określić granicę? Bo ja wiem, że tutaj... Jest.
Znaczy tutaj możemy pewnie, bo to jest... Ja wiem, że ten obszar tutaj w ogóle jest wskazany, bo jest dużo, dużo większy niż to, co ja tutaj mam zaznaczone, ale... Ja mam taką tak, mapę, natomiast ten fragment między kortami a kółkami żółtymi, to jest las, to pewnie pan Tymek będzie ładniej potrafił to określić, to jest las o bardzo dużych wartościach przyrodniczych uwzględniany w planie ochrony również. Okej, to panie Tymku. Rezerwat zaczyna się właściwie razem ze ścianą lasu na południe od tej przecinki, od tej ścieżki, która idzie, czyli to jest... Tej przecinki, która leci tu pomiędzy... Tak, tak, dokładnie. Jakby ta ścieżka i ten... ta ścieżka, która idzie na południowy zachód, tak? Czyli ścieżka do szpitala redłowskiego i do płyty redłowskiej, z polanki redłowskiej. Czyli ten trójkąt lasu taki, który widać od brzegu do polanki i w dół, to jest rezerwat. I to też jest obszar Natura 2000. Ha, on tutaj leci. Tak jest, tak pozwoliłem jest. Plus jeszcze państwu... woda oczywiście dla Natury 2000. Te obszary na zachód, o których pani wspominała, przy kortach tenisowych, to są lasy miejskie i to są grunty leśne, które z zasady nie mogą być zmienione na nic innego i to jest las w zarządzie miasta Gdynia, czyli tutaj mamy olbrzymi wpływ na to, co... To miasto decyduje, jak ten teren jest gospodarowany pod względem gospodarki leśnej. Mówimy o tym obszarze, w którym mamy polankę i basen, tak, panie Tymku? Czyli tak, że... dokładnie. To są grunty leśne miasta Gdynia. W zarządzie ogrodnika miasta. Okej, rozumiem. Zostaliśmy na czacie link, ale mi on nie zadziałał, jeżeli chodzi o to, bo to rozumiem, że to były te mapa polskie szlaki. Tak, tak, i tam jest zaznaczona granica parku. No, to się pokrywa z tym, co pan Tymon mówił. Aha. Możliwe, że ja nie mam jakiejś wtyczki, że on mi nie chce pokazać. Bo chciałam to udostępnić. Ja mam ten sam problem. Nie wiem, czy inni też się z tym borykają. U mnie też nie działa. Ja mogę udostępnić ekran po prostu może. Dobra. Oficjalne mapy ochrony środowiska to jest geoserwis.gdos.gov.pl i tam są wszystkie formy ochrony przyrody. Okej, ale jeżeli na polskich szlakach rzeczywiście można już teraz tak spojrzeć, zdecydowanie zależy mi na tym, żebyśmy jakby wszyscy mówili mniej więcej tym samym, o tym samym. A to rzeczywiście to jest w ogóle przerywane. No nie, wygląda na to, że na polskich szlakach jest źle wyrysowana granica. Bo wchodzi też na parking, jak państwo widzą. A tak, parking był w rezerwacie. No. Może jest. A pan jest w stanie na przykład teraz włączyć tą stronę? Mamy chwilę, więc możemy spróbować to uruchomić. Tamta granica była widoczna na tej poprzedniej mapce, którą pokazałaś. Wzdłuż rezerwatu przechodzi płot i on pokrywa się z tą ścieżką pieszą, o której mówił Tymek. O, tak, tam gdzie właśnie kończy się ten trójkącik leśny, po lewej stronie ta szara linia, którą wyprowadziłaś. I tam właśnie przebiega ta granica rezerwatu. Na szlakach polskich po prostu tam jest też zaznaczona taka granica, ale ta, która jest w legendzie jako granica rezerwatu, jest zupełnie inaczej. No dobra, czyli mamy jakąś geoserwis mamy. O, ale tutaj będę miała kłopot, żeby tak na szybko otworzyć. Dobra, to na razie sobie zostawmy to. Czy
Czy jeszcze mam jakieś wątpliwości związane z lokalizacjami różnych elementów, które tutaj są zlokalizowane? To taki właśnie apel do Państwa tutaj. Dobrze, to ja rozumiem, że tak naprawdę nasza dyskusja, bo też co jest dla mnie dosyć ciekawe właśnie, to, że rzeczywiście bardzo często w kontekście basenów jest mowa o tym, że baseny miałyby się wybudować na Polance Redłowskiej i gdzieś na tym polu pojawia się jakiś konflikt albo jakieś niedopowiedzenie, że to przecież nie Polana, to jest obszar gdzieś w innej lokalizacji. I tutaj właśnie też otrzymaliśmy od pana Pawła materiał, w którym rzeczywiście na projekcie jest po prostu napisane, że jest to projekt basenu na Polanie Redłowskiej, więc myślę, że ten obszar albo kiedyś był określany szerzej, albo po prostu właśnie ta bliskość lokalizacji też ma znaczenie, więc stąd pewnie też pewne nieporozumienia. Więc ciekawa dla mnie rzecz dzisiaj i myślę, że w kontekście drugiego podziału na grupy, której będę chciała, żebyście Państwo porozmawiali o możliwościach, jest temat do przemyślenia rzeczywiście, jak pogodzić kwestie bliskości obszaru chronionego, samej Polanki, która może właśnie powinna mieć taki, a nie inny kształt i potencjalnej inwestycji, która byłaby związana z basenami. Tutaj mówiąc bardzo w skrócie, jakby odnosząc się też do tego, co pojawiło się w piątek, chyba że pojawiają się jeszcze jakieś dodatkowe pomysły, chociażby wątku, który się gdzieś przewijał w mediach, czy Państwo też sygnalizowali tematu na przykład hotelu, który wzbudził takie kontrowersje. Więc jak w ogóle miałoby wyglądać inwestycje w tym obszarze, szczególnie właśnie w tym obszarze zielonym? To jest dla mnie bardzo ciekawy temat do przeanalizowania właśnie w kontekście możliwości. Więc dobrze, to jeżeli nie ma uwag do podsumowania i jeżeli mamy mniej więcej jakąś jasność dotyczącą lokalizacji różnych elementów na mapie, to bardzo bym poprosiła Państwa tak pokrótce, żebyście Państwo się przedstawili, przynajmniej imię, nazwisko i co jest dla Państwa ważne przy Polance. Wiem, że dla niektórych osób to będzie już powtórka z rozrywki, ale chciałabym, żebyśmy w tym gronie się znali, znaczy żebyśmy wiedzieli, kto jest z kim, szczególnie kiedy wylądujemy właśnie w grupach i będziemy ze sobą rozmawiać. Dobrze? Czy ktoś ma ochotę zacząć, czy mam wywoływać? Czy mogłabyś powtórzyć pytanie, o co chodziło, imię, nazwisko, kto jest za kim, czyli to, co robiliśmy ostatnio, tak? Żeby jest za czym. Tak, pokrótce. Wiem, że dla niektórych właśnie to może być taka powtórka, więc można w skrócie, ale co jest najważniejszego dla Państwa właśnie w kontekście Polanki? Tak jak już może zaczęłam, to będę kontynuować. Małgorzata Sokołowska, ja jestem radną w dzielnicy Wzgórza Świętego Maksymiliana oraz koordynatorką projektów we Wrzeszczu, czyli działam w tym sektorze społecznym i dla mnie najważniejsza jest ta właśnie działalność społeczna przy tej Polance. To, co się teraz dzieje, to, że ona aktywizuje społeczność. No i na tym. No i też ten aspekt zielony bardzo mi się podoba. Dzięki. Dziękuję. Ja mam taką prośbę, jeśli mogę zabrać głos. Tak. Może by było lepiej, gdybyś wywoływała jednak ludzi, bo będziemy oszczędzać ten czas, kiedy ktoś się zastanawia, czy ma mówić, czy nie. Skoro już mówię, to się przedstawię. Przemek Warszczewski, Rada Dzielnicy Wzgórze, z zainteresowań planista przestrzenny. Moim celem, moim marzeniem jest to, żeby Polanka została takim nieoficjalnym, nieformalnym miejscem spotkań. Dziękuję. Wiem, pomysł fajny, ale nie chciałabym też tak zupełnie stawiać pod ścianą każdego, więc... Może ja szybciutko, ponieważ popieram to, co mówił pan Przemek. Małgorzata Wójcik, Partia Zieloni, architekt, mieszkanka Gdyni. Jestem za tym, żeby Polanka była miejscem zielonym, miejscem spotkań. Dziękuję.
Może ja. Tadeusz Szemiot, radny miasta Gdyni, polityk, samorządowiec, Platforma Obywatelska. No ja przede wszystkim chcę posłuchać, więc oczywiście jakieś tam swoje pomysły mam dotyczące Polanki Redłowskiej, ale one zakładam, że nie muszą być najlepsze. No i stąd te konsultacje też między innymi. Dzień dobry, Ewa Górska, mieszkanka Dąbrowy, żywo zainteresowana tematem Polanki. Jestem zwolenniczką zostawienia Polanki zielonej przede wszystkim. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, Mirela Pasikowska. Ja jestem mieszkanką Radłowa. Jestem też radną dzielnicy i wiceprzewodniczącą zarządu. Temat Polanki jest mi tu bliski już od 2019 roku. Angażuję się tutaj też w inicjatywę Polanka dla Wszystkich, ale jeżeli chodzi o działalność Rady Dzielnicy, to również, przepraszam, pies czeka, momencik. Od tego czasu, chwileczkę, ja tylko chwilkę zapauzuję, dobrze? Ale nie przeszkadzało. Że ktoś ma ochotę. Ja mogę szybciutko tylko się przedstawić, bo ja dzisiaj jestem w charakterze bardziej słuchaczki i przekaźnika komentarzy z Facebooka i internetów. Martyna Regent, koordynatorka inicjatywy Polanki dla Wszystkich. I mi najbardziej w Polance, w sprawie Polanki, zależy na tym, żeby takie projekty i decyzje były, decyzje przestrzenne, by nie były wynikiem dyskusji ogólnomiejskiej i wynikiem partycypacji mieszkańców w planowaniu przestrzennym. Także przysłuchuję się dzisiaj z uwagą. Dziękuję. Ja wrócę już, przepraszam bardzo, z mojego pieska. No, czujemy się tutaj gospodarzami w Redłowie. Jesteśmy w Redłowa, więc dla nas ten teren jest bardzo istotny. Jest miejscem bliskim nam. Spacerem schodzimy tak naprawdę czy z Płyty Redłowskiej, czy z dołu dzielnicy. Dbamy o ten teren. Jako Rada Dzielnicy też organizowaliśmy tam nieraz sprzątania. Organizujemy tam pokazy kina plenerowego. No, dbamy o to miejsce, dlatego dzisiaj tutaj jestem. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Tymek Lecyk, z wykształcenia jestem leśnikiem, identyfikuję się jako przyrodnik, pracuję w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi i dla mnie bardzo ważne jest to, żebyśmy świadomie podjęli decyzję, co jest dla nas priorytetem, które zadania Polanki Redłowskiej stawiamy w jakiej kolejności i żebyśmy też właśnie świadomie podjęli decyzję, z czego rezygnujemy, jakie kompromisy przeprowadzamy, bo nie da się wszystkiego pogodzić w tak zagęszczonym miejscu, pełnym zieleni, a jednocześnie w środku wielkiego miasta i nad bardzo turystycznym morzem. Także chciałbym, żebyśmy po prostu zrobili to wszystko z pełną świadomością, a nie później żałowali, że coś przegapiliśmy. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, ja nazywam się Wit Maniewski, jestem przewodniczącym Gdyńskich Młodych Demokratów. Uważam, że Polanka powinna być przestrzenią dla wszystkich, a jako głos młodych uważam, że również miejscem zielonym, bo to jest dla nas bardzo istotne, więc cieszę się, że nie będzie tam hotelu. Wydaje mi się również, że Polanka to jest miejsce spotkań. Już teraz w tej obecnej części, gdzie można dokonywać różnego rodzaju ognisk, to jest bardzo fajna rzecz, myślę, dla młodych, ale i dla starszych osób, że mogą się spotkać, zrobić ognisko, zgłosić to wcześniej. I wydaje mi się, że szukanie tego kompromisu pomiędzy zielenią a miejscem rozrywki i spotkań jest dosyć istotne. Dziękuję. No dobra, to może ja spróbuję. Z kimś jestem w konflikcie? Dobra. Monika Michałowska, ja jestem biologiem morza po gdyńskiej oceanografii i z racji wykształcenia myślę też w dużej mierze jakby chciałabym Polankę widzieć zieloną. Jestem przyrodnikiem i do mnie też właśnie dzwoni telefon. I generalnie bardzo się cieszę, że pomysł hotelu przynajmniej częściowo i sprzedaży Polanki upadł. Dla mnie byłoby istotne, żeby ona była otwarta, zielona, żeby tam było tak naprawdę jak najmniej infrastruktury.
bo w momencie, kiedy się pojawi kolejna infrastruktura, czy to place zabaw, czy cokolwiek innego, to tej zieleni będzie coraz mniej, będzie to pewnie przyciągać jeszcze kolejne osoby i to wszystko jakby przestanie mieć sens. Więc w związku z tym, że z miasta w ostatnich latach dużo według mnie zieleni znika i parków i skwerów, byłoby naprawdę genialnie, gdyby takie po prostu zielone miejsce bez udziwnień zostało w mieście. Mhm. Dziękuję. To kto się przebijał z panią Moniką? Tak, chyba ja. Więc Łukasz Zofowicz, przede wszystkim mieszkaniec w takim charakterze tu występuje. Natomiast dla mnie to najważniejsze, żeby Polanka była właśnie przestrzenią, może właśnie dla wszystkich, ale też żeby była przestrzenią atrakcyjną, a przede wszystkim przestrzenią dla ludzi, czyli żeby tam się dobrze spędzał czas, ale żeby też spełniała różne funkcje w naszym takim miejscu życiu. Bardzo dziękuję. Mogę ja? Może pan, panie Tomaszu. Dzień dobry, Tomasz Janiszewski, architekt. Też mieszkaniec Gdyni, mieszkaniec właśnie tej części miasta. Generalnie jestem otwarty na różne pomysły. Chcę posłuchać, co tak naprawdę z tych naszych rozmów tak się wykluje najlepszego. Generalnie myślę, że Polanka Jadłowska jest wyjątkowa i powinna służyć mieszkańcom. A jak, to mam nadzieję, że w piątek będziemy mieć dzień. Dziękuję. Dziękuję. Panie Ryszardzie, pan się wyłączył. A wyłączyłem się. Dzień dobry. Włączyłem się. Ja jestem nowym w tej grupie. Nazywam się Ryszard Berendt, jestem mieszkańcem Gdyni, właściwie tej części miasta, zarówno wzgórza Świętego Maksymiliana, kiedyś Nowotki, dzisiaj również osiedla Moniuszki. I tutaj jestem w charakterze oczywiście słuchacza, mieszkańca, ale również członka klubu tenisowego Arka. Tak, na tą chwilę jeszcze nikt nie dotknął tego tematu jak gdyby, ale te dwa tereny gdzieś blisko ze sobą sąsiadują. Teren kortów jest od kilkunastu lat dość ładnie zagospodarowany. Dzisiaj odbywa się tam coroczny turniej tenisowy dość wysokiej rangi. Oczywiście wymaga cały czas jak gdyby dbałości ze strony właścicieli, nowych właścicieli, ale również częściowo jest tam dość duży teren niezagospodarowany, tak kiedyś dawnego górnego boiska klubu Arka. No i myślę, że również jeżeli rozmawiamy o temacie basenów, bo tutaj słyszę Polanka. Polanka funkcjonuje od lat, ja tam często chodzę na spacery i właściwie nic się nie zmienia, natomiast mamy dwie duże dziury w ziemi, gdzieś tam ogrodzone jakimś kulawym płotem, które tak naprawdę są pozostałością po dawnych basenów, które pewnie jako jeden z niewielu w tej grupie pamiętam, bo osobiście jako dziecko chodziłem tam się również kąpać i korzystać z tego obiektu. Notabene jednego z najnowocześniejszych obiektów w tamtych czasach w Europie, bo to były baseny zasilane słoną wodą morską, czyli taki dość innowacyjny projekt jak na tamte czasy. I myślę, że zarówno zwolennicy pomysłu, żeby te baseny tam odbudować, jak również zwolennicy zachowania maksymalnie zielonej przestrzeni, szczególnie związanej z tą prawdziwą Polanką Redłowską, gdzie dzisiaj odbywają się spotkania młodzieży, starszych przy ognisku, śpiewanie piosenek i różnych rzeczy, ze sobą absolutnie nie kolidują. I myślę, że jeżeli w tym gronie jest grupa architektów, wybitnych architektów, to przy dzisiejszych zdobyczach, można powiedzieć, technologicznych, można obie te funkcje znakomicie połączyć. Wystarczy spojrzeć na Skandynawię. Oni mają doskonałe wzorce, jak stworzyć przestrzeń użytkową dla mieszkańców, nie ingerując zbytnio w środowisko, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję. To ja może zachęcę pana Jakuba albo pana Kacpra. Dzień dobry, Jakub Żenis, zarząd okręgu partii Razem Gdynia. Również działam w Polance dla wszystkich od początku. Ja osobiście przede wszystkim byłem wielkim przeciwnikiem sprzedaży tego terenu, a co tam powinno być według mnie,
No, ja jestem osobiście największym fanem jednak odbudowy basenów. W jakiej formie dokładnie to jest do ustalenia, ale jednak te baseny to jest coś, co uważam, że byłoby bardzo fajne. No i to tyle w sumie. Rozumiem, dziękuję. Dzień dobry, Kacper Dominikowski, koordynuję moduł Lewice w Gdyni i właśnie reprezentuję organizację młodzieżową, której zależy de facto na tym, żeby ten teren Polanki Redłowskiej i tych dawnych basenów pozostawić, jakby rozgraniczyć i ustalić pewien kompromis między zachowaniem tego naturalnego jakiegoś ładu na tych terenach i stworzenia miejsca rekreacji, wydarzeń w mieście i po prostu po części relaksu. I myślę, że do tego będziemy tutaj dążyć. Dziękuję. Myślę jeszcze, zaproszę pana Daniela i panią Aleksandrę. Obie Aleksandry. Daniel Kury, jestem radnym dzielnicy Witamina, ale prywatnie od już dłuższego czasu mieszkaniec Redłowa. Ale nie tylko dlatego ten teren jest dla mnie istotny, że tutaj w pobliżu mieszkam. On tak naprawdę jest cenny dla każdego mieszkańca, gdy nie podejrzewa. Ja jestem przede wszystkim zwolennikiem włączania mieszkańców w dyskusję, szczególnie jeżeli mówimy o tak istotnych dla mieszkańców terenach i to mi głównie tutaj przyświeca i dlatego tutaj jestem, żeby o tych terenach dyskutować. To w którym kierunku to pójdzie, niech będzie wynikiem właśnie dobrej dyskusji. Dziękuję. Ma pan jakieś albo problemy na łączach, albo ja miałam. W każdym razie trochę jakby słychać pana za ścianą. Tak. Nadal? Nie wiem, może zobaczymy, bo usłyszałam w każdym razie, ale właśnie był jakiś, może tylko przez chwilę właśnie miałam jakiś kłopot. W każdym razie dziękuję. Pani Aleksandro, widzisz, że się robi. Witam serdecznie. Ale dwie zaczęto, dasz. Witam serdecznie. Jestem od 11 lat mieszkanką Gdyni i od początku dzielnicy Dąbrowa. Reprezentuję Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostkę budżetową miasta Gdyni i też z tego powodu bardzo bliski mi jest w ogóle temat dialogu, partycypacji i wspólnego wypracowywania rozwiązań miejskich, a jeśli chodzi o Polankę, tak jako mieszkanka, to bardzo bliska, chyba jeszcze po naszym ostatnim spotkaniu w pracach grupie, to jeszcze chyba bliższa mi jest to myślenie o Polance jako takim miejscu zielonym, miejscu spotkań. To już nie pamiętam, kto mówił ostatnio na ostatnim spotkaniu, ale mówił o Polance jako takim miejscu bez krawata, gdzie jest właśnie ta taka przestrzeń do wolności, do takiego bycia wspólnie, bycia razem. Więc to, no, to na ten moment to tyle. Dziękuję. Dziękuję. To zapraszam teraz drugą panią Aleksandrę. Dobry wieczór. Aleksandra Cybulska, architekt krajobrazu. Przez 8 lat mieszkałam 5 minut od Polanki Redłowskiej. Uwielbiam teren. Jestem bardzo ciekawa, jaki skutek przyniosą te nasze rozmowy. Teren zielony, zarówno jak baseny, byłyby mi bliskie. Chociaż jestem fanką pływania, więc baseny zawsze, szczególnie w tym miejscu. Ale bardzo się cieszę, że rozmawiamy, że w ogóle taka partycypacja nastąpiła, że wyszła oddolnie i próbujemy coś zrobić razem, wysłuchać się nawzajem i może zrobić coś praktycznie pozytywnego. I to tyle. Mhm. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wychodzi na to, że wszyscy Państwo się przywitali z nami wszystkimi. Też z osobami, które nas słuchają na Facebooku i mam nadzieję, że też włączą się do naszej dyskusji. Chyba, że kogoś pominęłam. Jeśli tak, to muszę się odezwać. Nie, jest cisza, to rozumiem, że wszystko jest w porządku. To ja będę za chwilę Państwa zapraszać do grup, ale zanim grupy, ja pokażę, co się dzieje na Jamboardzie i
co będę chciała, żebyście Państwo w tej pierwszej kolejności zrobili. I tak, udostępnię właśnie jednego z jamboardów od jednej grupy. Tutaj. Mam nadzieję, że Państwo widzą. Na pierwszy ogień idziemy z wyzwaniami i prosiłabym Państwa, żebyście Państwo na podstawie swojej wiedzy tu i teraz, takiej, którą Państwo są w stanie nam tutaj przekazać, spróbowali wypisać wyzwania, które mamy w kontekście globalnym, regionalnym i lokalnym, czyli tutaj napisałam gdyńskie, wyzwania gdyńskie. Globalne, dałam tutaj znaki zapytania, chociaż przed chwilą miałam tu konkretne pomysły, które mi przyszło do głowy, bo wśród globalnych takie wyzwania, które się już gdzieś przewijają w trakcie naszych rozmów, no to jest choćby ekologia, jakby ten temat właśnie zachowania terenu zielonego, więc może Państwu ono się wyda bardzo ważne w kontekście tematu Polanki, który jest naszym przedmiotem tak naprawdę dyskusji. Może nie chcę sugerować. Chodzi mi o to, że jest to coś, co jakoś wybrzmiewa, ale zdecydowanie dla mnie dosyć ważne jest też to, co na początku powiedział Pan Tymon a propos właśnie na przykład potencjalnych dokumentów, które mogą się pojawić w najbliższej przyszłości. To bym potraktowała jako wyzwanie regionalne, czyli na przykład, że RDOŚ czy na przykład właśnie jakaś inna instytucja podejmie jakieś działania, które mogą nam utrudnić jakieś plany. Więc tutaj zdecydowanie bym prosiła, jeżeli chodzi o lokalne, to mogą być wyzwania związane na przykład, nie wiem, z czymś, czym oczywiście Państwo nie muszą się zgadzać, ale co ja określiłam na koniec poprzedniego spotkania, czyli nie wiem, brak terenów zielonych w mieście albo inne zagadnienie, które wydaje Wam się bardzo ważne w kontekście miasta, jakby niekoniecznie Polanki, ale miasta, bo chciałabym, żebyśmy po tym zadaniu przedyskutowali sobie właśnie jakieś takie zadania, które musimy uwzględnić, myśląc o przyszłości Polanki, czy myśląc też o przyszłości szerzej tego terenu, choćby na przykład w przyszłości samego obszaru kortów tenisowych, czy my tam mówimy o jakimś wyzwaniu, które powinniśmy też wziąć pod uwagę, więc skorzystajmy z takiego składu, jaki mamy dzisiaj, żebyśmy mogli jak najszerzej pomyśleć o tym, co powinniśmy pamiętać, myśląc właśnie o przyszłości w piątek. Więc tak to wygląda. Na następnej stronie są możliwości, ale to na następny podział grup. Ale wrzuciłam Państwu tu też mapkę, więc każda z grup ma też na stronie trzeciej mapkę. Jeżeli Państwo mają potrzebę tutaj coś dorysować, coś zaznaczyć, to zachęcam. I to właśnie to pokazuje, żebyście Państwo mogli sobie skakać też po tym pliku. Ten plik będzie dostępny później, więc można z niego też potem po spotkaniu korzystać. Przed samym piątkowym spotkaniem będziemy też do tego zaglądać, żeby móc skonstruować podsumowanie i też przygotować się konkretnie do samego spotkania piątkowego. Więc do piątku można jeszcze tutaj spokojnie coś działać będzie. Więc tyle gwoli wytłumaczenia, o co mi chodzi w pracy w grupach. Więc za chwilę Państwo dostaną informację, że nastąpił podział do grup. Ja postaram się jak najszybciej do Państwa wszystkich zajrzeć, żeby 21 minut, tak, możemy 21 minut, żeby Państwo dostali jak najszybciej te linki, ale jeżeli mnie jeszcze nie będzie u Państwa, to niech już się toczy dyskusja, dobrze? Warto po prostu ten czas wykorzystać. Większość Państwa było też w piątek, więc wiedzą Państwo, że ten czas strasznie szybko leci w grupach. I jednocześnie proszę też, żeby Państwo wytyczyli sobie taką jedną osobę, albo jeżeli Państwo wszyscy chcą notować, to oczywiście, ale jeżeli ktoś miałby kłopot, to żeby była przynajmniej jedna osoba, która będzie dbała o to, żeby wszystko było umieszczone, w razie czego będę służyć pomocą, bo będę skakać pomiędzy grupami. Dobrze, Grzegorz, włączasz?
Tak, włączam. Są trzy grupy, trzy pokoje i tak jak właściwie zaznaczała, pojawi się komunikat o połączeniu, proszę kliknąć i wchodzić do pokoju i zaczynać dyskusję. Także zaczynamy. 27 minut jest dla takich pracy. Zapraszam. Przeskakiwanie trwa wieki. Dobra, pokój czwarty. Dołącz. Tak.
My dzieliliśmy z kimś jumpboarda, się okazało. Tak, grupa jeszcze nie wróciła, ale pomyliłam się, zły link wrzuciłam. Tak, tak, ale oni nie zauważyli. A, okej. Okay. Tak, więc... To był sposób na skrócenie pracy dla Ciebie, nie podsumowując. Masz gotową tablicę. Zupełnie inne dyskusje się w tych dwóch grupach toczyły, więc myślę, że podsumowanie będzie się w jakiś sposób odnosić do tego, co jest w jumpboardach, ale z drugiej strony pewnie też będzie odnosić do tego, co się działo w trakcie. Dobrze. Właśnie dlatego byliśmy bardzo zaskoczeni, jaka agora i w ogóle, i także co? Kto to napisał? Tak, ja się zdziwiłam, że jeden z jumpboardów jest jakiś taki pusty. Grzegorzu? Tak? Zatrzymaj, a mogę zatrzymać, dobrze. Myślałam, że musisz ty zatrzymać szarowanie. Więc dobrze, to chyba już wszyscy wrócili, tak patrzę szybko po twarzach. Bardzo Państwu dziękuję. Tak, wkradł się błąd, który zauważyła jedna z grup, która jako pierwsza wróciła, że jednej z grup przesłałam niewłaściwy link, znaczy niewłaściwy, no link, który otrzymała też poprzednia grupa, więc pracowaliście dwie grupy Państwo na jednym pliku. Toczyły się zupełnie inne dyskusje, więc ja myślę, że w podsumowaniu Państwo się odniosą do dyskusji, a sam Jumpboard będzie Państwu służył po prostu jako podpowiedź, ale tak, tu się toczyła rozmowa od razu, że właśnie jedna z grup usłyszała, czy zauważyła, że coś się dzieje właśnie, się pojawiają dodatkowe wątki, których nie było w dyskusji, więc myślę, że też ciekawe dyskusje mogły się toczyć w związku z tym. Więc tak, dobrze, to ja teraz Państwa poproszę o to, żebyście Państwo opowiedzieli, co się działo w grupach. Ja udostępniam Jumboarda i to jest właśnie ta plansza, która jest wypełniona przez dwie grupy. Tak? Tak, bo tu się pojawia parking Sinicy, tak, też kojarzę. Czy ktoś ma ochotę z grupy pierwszej, żeby się podzielić tym, co się działo na dyskusji, co się pojawiło z Państwa strony tutaj na planszy? Znaczy, ja nie wiem, jak to nazwać grupę drugiej, ale my jako pierwsi byliśmy na tej tablicy, więc mogę mówić. Tak, jako pierwsi, tak. Tak, to była nasza, to była nasza przed przejęciem, tak. Dobrze, więc tak, więc od nas było, tam wszędzie jest GO, to jest od nas, bo to był taki skrót, który po prostu zrobiliśmy a propos globalnego ocieplenia, jakie ono prowadzi właśnie do jakich wyzwań. No i mamy po pierwsze tak, podniesienie temperatur, czyli większe zapotrzebowanie na jednak korzystanie z infrastruktury wodnej też w miastach. Mhm. Tak jak wiemy, że w miastach teraz pojawiają się te kurtyny wodne i tak dalej, więc jakby to jest też takie wyzwanie dla Gdyni, bo będzie wyższa teraz temperatura. Mamy dodatkowo z globalnym ociepleniem związane też ogólnopolskie globalne wyzwania, czyli podniesienie wód morskich. Na szczęście akurat w Gdyni nie ma aż tak dużego problemu, no ale jest nadal, wszędzie jednak mimo wszystko jest, bo jednak jesteśmy nad morzem. Dalej mamy tak, zwiększanie się częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych, czyli jakieś większe gradobicia, ulewy i wszystkie tego typu rzeczy. No wiadomo, też huragany, jakieś śnieżyce i tak dalej, no ale lokalnie to bardziej tego typu rzeczy. U nas raczej tornada nie będzie, chociaż nie wiadomo. Mamy też pogorszenie się stanu psychicznego społeczeństwa jako w przyszłości, które cały czas następuje, ale też może dalej postępować. I to by było w sumie tyle z globalnych i ogólnopolskich. Potem może zejdziemy w sumie na regionalne, nie wiem, czy po kolei, tylko pójdziemy na regionalne. No i mamy tak, zwiększająca się ilość turystów w całym Trójmieście, tutaj w całym regionie Pomorza, która będzie cały czas rosła z tego, co trendy pokazują. Dalej mamy punkt z chemią z II wojny światowej, to głównie tam biały fosfor bodajże to jest nazwa tego i ogólnie dużo chemii zatopionej w tym czasie, która w tych beczkach tam sobie na dnie Morza Bałtyckiego i Zatoki leży, no i ona jednak będzie się przez ten najbliższy czas niszczyć.
i może te wszystkie rzeczy wypuszczać do wody, więc jakby raczej w Zatoce i ogólnie w Morzu Bałtyckim, które jest bardzo, jak wiadomo, takie zamknięte i to wszystko się osiada, więc to może być problem dla jakości wód w przyszłości. Dalej mamy problemy finansowe, czyli to jest coś, co teraz wszystkie miasta w Polsce mają. Gdynia już miała wcześniej, zanim jeszcze pojawiły się rozwiązania ostatnich kilku lat, to Gdynia miała już swoje problemy finansowe, a teraz jeszcze to obniżenie podatków, czy wycofanie się podatków do 26 roku życia dla osób oraz Nowy Ład. Wiadomo, że będzie kosztowało samorządy bardzo dużo pieniędzy, więc to jest też bardzo duże wyzwanie. Kolejnym wyzwaniem takim regionalnym, dużym ogólnie jest brak miejsc dla młodzieży, w których mogą przybywać, takich miejsc, w których niektórych nie trzeba płacić za wejście i tego typu rzeczy, takiego po prostu do spędzenia czasu normalnego. Tutaj kolega właśnie nam powiedział, że w sumie takie miejsce, które on kojarzy w ciągu ostatnich 10 lat, to jest w sumie skatepark, ten, który powstał przy Alei Piłsudskiego. Co dalej? Brak zgodności wizji różnych instytucji, to nie jest nasze, ale pojawiło się dosłownie, kiedy my o tym rozmawialiśmy, że różne grupy będą miały różne wizje i będą jakby miały problemy z tym, żeby pogodzić te wizje ze sobą, więc to też jest jakby, to nie jest nasz punkt, ale ukradniemy go, to jak nasz jumpboard został ukradziony. Dalej, gdyńskie to było problemy. To teraz muszę tak zobaczyć, które jest nasze. Nasze są zielone, wydaje mi się. Więc mamy postępującą betonozę. Co dalej? Dialog między urzędami nie jest nasz. A, lokalne gdyńskie to jest też z globalnym ociepleniem związane to, że podwyższają temperatury. To również wiąże się z tym, że są dłuższe okresy kwitu sinic, więc nasze gdyńskie plaże będą przez krótsze okresy w roku mogły być, plaże, w sensie, no tak, no woda może być krócej korzystana. Mimo tego, że sam sezon letni będzie dłuższy i będzie pozwalał nam się przyjazd większej ilości turystów, to będzie problem z takim, że jakby nie będą mogli się gdzie wykąpać, ponieważ będą sinice i będzie ten, zakręciłem się. Dalej, wydłużenie okresu korzystania z... Jak będą sinice, znaczy jak będzie chemia, to nie będzie sinic. Albo, albo. No tak, ale ta chemia, dobrze, przepraszam, no ale to możliwe są dwie różne. Dalej nie będzie można się kąpać. Więc to dalej nie będzie można się kąpać, więc tak, ja bym też tak, to nie jest tak albo, albo, no może być jedno i drugie. W każdym razie inaczej, ja nie chciałbym, żebyśmy traktowali biały fosfor jako środek przeciwko sinicom mimo wszystko. Kolejne wyzwania, no w sensie to jest wyzwanie, ale też możliwość, bo nie widzieliśmy do końca, jak to przyjąć, to jest to też, że podwyższenie tych temperatur sprawi, że będą dłuższe okresy, kiedy będzie można korzystać z polanki na wiele sposobów, bo cały rok można z niej korzystać, wiadomo, spacerową, ale jako, że będzie cieplej, dłużej, to też wydłuża okres tego, jak długo może z nich korzystać też ogniskowo. Jeśli chodzi jeszcze dodatkowo gdyńskie typowe wyzwania, to jest zmniejszająca się liczba mieszkańców miasta, która tam od wiadomo, że spada regularnie tam od kilkunastu, no, 20, powiedzmy paru lat, no i teraz w ciągu ostatnich 20 lat spadła bodajże 10%. A reszta... A, i wyzwaniem też uznaliśmy, które było nasze, jest już na samym dole zielone, zachowanie możliwości przedłużenia polanki na korty w przyszłości. To będzie też takie wyzwanie tego, żeby jakby uratowaliśmy tą przestrzeń po basenach tak zwaną i zostały te korty i żeby planując te zabudowy w sensie zagospodarowanie dla tych terenów po basenach, żeby też nie zamykać w jakikolwiek sposób możliwości tego, że korty też kiedyś będą przedłużeniem tego, czyli jakby nie robić nagle szpaleru drzew, który będzie to zasłaniał, oddzielał, tylko po prostu jakby otworzyć tą możliwość cały czas. Mhm. Ja nie wiem, czy ktoś z mojej grupy jeszcze chciałby coś dodać, bo mogę coś zapomnieć. Ja jeszcze kwestia dotycząca samego sposobu wdrażania, co będzie wyzwaniem tych pomysłów, czyli budżet obywatelski, to co zostało zasugerowane przez prezydenta, że tą drogą jakby powinniśmy aktywizować mieszkańców w zagospodarowaniu tego terenu, więc wydaje się, że po pierwsze wyzwaniem będą terminy, ponieważ od wczoraj możemy już te pomysły zgłaszać, więc to już trwa de facto, a
druga rzecz, skanalizowanie tych wszystkich pomysłów w ramach budżetu obywatelskiego, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby ten teren nie był później patchworkowy mocno w swoich ideach i pomysłach. No i trzecia kwestia, pewnie frekwencja budżetu obywatelskiego i duże pytanie, duży znak zapytania, czy to jest najlepsza metoda do wprowadzenia zmian na tym terenie. To jest wyzwanie. Tego tutaj nie mamy, nie? A powinno być. Mówiliśmy jeszcze o wyzwaniu, że brakuje nam wspólnego mianownika. W sumie, ale to chyba jest tutaj na dole. Brak zgodności, tak. Tutaj. Mhm. Okej, dziękuję. To może grupa druga, z racji tego, że była zmuszona do wbicia się na czyjś jamboard i jest teraz oskarżana o kradzież. Niesłusznie, to zapraszam do tego, żebyście Państwo zaprezentowali, opowiedzieli, co się działo w dyskusji, bo w tej dyskusji był też troszkę inny kierunek też obrany, też dosyć ciekawy. Kto z Państwa ma ochotę się podzielić z nami? Nie, no może ja zacznę po prostu, a koleżeństwo będzie uzupełniać, bo na pewno nie spamiętałem wszystkiego. No, w pierwszej kolejności w dyskusji zwrócono uwagę na to, że sporym wyzwaniem też jest to, z czym żeśmy się spotykali w dotychczasowej dyskusji i to będzie dalej na pewno oddziaływać. To są no pewnego rodzaju, tak skrótowo hasłem to nazwaliśmy manipulacje informacyjne. Chodzi o to, że no, zarówno w zakresie posługiwania się jakimś słownikiem pojęciowym, jak i odnoszeniem się do poszczególnych decyzji, haseł w tej dyskusji, no, dochodzi do pewnego szumu informacyjnego może. Manipulacja sugeruje celowe działanie od razu, no, ale szumu informacyjnego, nieporozumień w tym zakresie to nadal jest wyzwaniem, że różni interesariusze mogą troszkę co innego rozumieć, kiedy uczestniczą w tej dyskusji. Więc to jest jakby takie pierwsze, na co zwróciliśmy uwagę. Druga kwestia, która u nas wybrzmiewała w dyskusji, to, że te wszystkie wyzwania się ze sobą tak przenikają, że ciężko do końca dookreślić, które mają charakter globalny, które gdyński, które regionalne, bo to część przynajmniej z tych zagadnień no bez wątpienia dotyczy każdego z tych obszarów. I tutaj bym sięgnął chociażby po te wyzwania dotyczące związane z polityką, polityczne. No, nie ma niepolityki, wszystko jest polityką, jak powiedział kiedyś ktoś mądry, więc w każdym tym obszarze ta polityka będzie oddziaływała i może mieć wpływ na podejmowane decyzje i na to, co się będzie działo czy na samej Polance Redłowskiej, czy na tych terenach przylegających. Zwróciliśmy uwagę na wyzwania dotyczące również spraw transportowo-komunikacyjnych dla tego terenu, że to bez wątpienia wymaga rozwiązania, że to są poważne wyzwania dla tego obszaru, więc hasło parking, komunikacja to są właśnie te, które gdzieś tam na bieżąco w trakcie dyskusji żeśmy dopisywali do tej naszej tablicy. Dyskutując na tym, że ten teren z jednej strony, kiedy będziemy go uatrakcyjniać pod względem takim no, turystycznym, czy nawet dla mieszkańców, no to z drugiej strony dostrzegamy wyzwania i ryzyka dotyczące tego, że no, więcej ludzi, więcej turystów, to również jest no, niestety konsekwencja taka możliwa jak zniszczenie przyrody najzwyczajniej w świecie, więc tutaj jakaś konieczność odpowiedniego wyważenia Tych potrzeb z jakąś pojemnością tego terenu, z tym, co on jest w stanie po prostu przyjąć, żeby nie doszło do jakiejś dewastacji.
ukuliśmy bardzo ładne pojęcie, powstało w dyskusji, to go tu teraz nie widzę, zielonej agory, czyli Polanka Redłowska, zielona agora i konieczność, a jest, i konieczność zachowania, czyli no, wyzwaniem jest po prostu to, żeby utrzymać tę funkcję, która się jakby naturalnie wytworzyła dla tego terenu. Mówiliśmy również o presjach biznesowych, ale również potrzebie jakiegoś komercjalizowania również przestrzeni publicznej, żeby ona przynosiła efekty ekonomiczne, które pozwolą na finansowanie tej przestrzeni, przepraszam, tej przestrzeni wspólnej, że można zaplanować różne tam atrakcje, które będą no, w efekcie oczywiście kosztowały utrzymanie, ale myśląc o tym całym terenie, musimy również zastanawiać się nad tym, mieć to z tyłu głowy, żeby zapewnić finansowanie. Z drugiej strony te presje biznesowe, ekonomiczne, to o czym było już wspomniane, chociażby w kontekście zmniejszonych wpływów do budżetu samorządów, w tym Gdyni również, no, rodzą poważną presję na to, żeby samorządy będą szukały źródeł dochodów. No, to jest poważne wyzwanie, również w kontekście tego terenu. Co jeszcze? Może ktoś mi pomoże. Dobrze, to ja się włączę w takim razie, bo jestem z tej grupy i tutaj z tym współfinansowaniem też było, co włożyliśmy w ostatnią kolumnę regionalne, bo tutaj jest kilku interesariuszy bądź i urzędy, które no, zrzucają odpowiedzialność ewentualnego finansowania na siebie. Tak samo jak budżet obywatelski dla tak ogromnego terenu i o tak dużym znaczeniu w ogóle nie powinien być brany pod uwagę w budżecie obywatelskim. Ławeczka dla zakochanych, jakieś huśtawki pojedyncze, jakieś mikroprojekciki, ale nie coś takiego. Urbanistycznie znacząca rzecz. No ale dobra, to już na tym, na marginesie. Też do tej komunikacji bym dodała takie słowo jak równościowe traktowanie różnych grup użytkowników, bo nie wszyscy muszą jeździć samochodem, rowerem, mogą poruszać się na wózku inwalidzkim, matki z dziećmi, w wózkach, ludzie, którzy mają problemy z poruszaniem się, dużo jest starszych osób w Gdyni, które ewentualnie nie korzystają z jakichś dalszych wycieczek i korzystałyby może właśnie z bardziej urządzonej Polanki Redłowskiej w takim zasięgu. A reszta? Chyba właśnie Tadeusz mówił o wszystkim. A i jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, żebyśmy myśleli o Polance. Długookresowo. Długookresowe, długoterminowe. Myślmy o tym. Sadzimy dąb, sadzimy buk. Niech on tam rośnie bez żadnych zmian i przesadzań minimum 100 lat. Cokolwiek chcemy tam zrobić, niech nasze myślenie będzie takie, nie na jedne wybory, na dwie tury wyborów, tylko na to 100 lat. I co wtedy tam ma największy sens? Mhm. Koniec. Okay, z mojej strony. Jeżeli prezentacja jest wyczerpana, to zapraszam grupę trzecią. Kto z grupy trzeciej ma ochotę? Tutaj wy Państwo mieliście na wyłączność swojego Jamboarda. Tak, i pewnie dlatego zdążyłyśmy tylko omówić rzeczy globalne i regionalne, tak gdyńskich jeszcze nie. Więc może jeżeli moja grupa pozwoli, to może ja bym przedstawiła to, co wydyskutowałyśmy, a potem już razem podopowiadamy ten środek, dobrze? Okej, okay, to nam w tych wyzwaniach globalnych ogólnopolskich bardzo mocno wybijał wątek adaptacji do zmian klimatu i że dla nas Polanka jest takim uosobieniem w ogóle myślenia właśnie adaptacji do zmian klimatu, o tym jak w ogóle w polskich miastach rozwijać dalej tereny zielone, w jaki sposób dbać o zachowanie bioróżnorodności, o poszanowanie zużycia wody, więc to był bardzo, bardzo silny
Ale zgłos, że nie mówimy tak naprawdę tylko w rozumieniu konkretnego terenu zielonego, ale mówimy w ogóle o, że Polanka staje się taką przestrzenią dyskusji o tym, jak rozwijać to podejście proklimatyczne w miastach. No i też może być takim symbolem właśnie tego, jak w ogóle w polskich miastach myśleć o takich rozwiązaniach. I to nas też w ogóle mocno skłoniło do takiej dyskusji, co już pewnie między tymi rzeczami globalnymi, ogólnopolskimi, a może nawet regionalnymi, bo rozmawiałyśmy o takim trendzie, że też pandemia pokazała, jak bardzo teren Trójmiasta stał się atrakcyjny, że wielu ludzi zaczęło się przeprowadzać tutaj z innych części Polski do nas. I trochę szukaliśmy takiej z kolei naszej tożsamości gdyńskiej na tle Trójmiasta. No i mocno nam wyszedł w ogóle taki wątek Gdyni jako miasta najbardziej zielonego, nawet pośród tych trójmiejskich miast. I że to w ogóle jest w takim wymiarze tutaj naszym regionalnym myślenie również takie właśnie długofalowe, strategiczne, czyli trochę właśnie w myśleniu o takim ustalaniu priorytetów, o tym, co jest ważne, to też no trochę pewnie to nawiązuje do tego głosu poprzedniego, mówienia o tym długofalowości czy strategicznym myśleniu, właśnie o myśleniu o Gdyni jako mieście zielonym, w którym właśnie ta ilość zieleni jest bardzo mocno nas wyróżniająca regionalnie. Też właściwie rozmawialiśmy, to się pojawiało, jeżeli chodzi w ogóle o to, co jest tak naprawdę takim zadaniem gdyńskim, a co powinno być w ogóle zadaniem takim regionalnym czy ogólnopolskim w rozumieniu też właśnie funduszy, tak, na ochronę przyrody czy na ochronę tych wątków zielonych. To tyle wydaje mi się, że zdążyłyśmy razem przedyskutować. Teraz bym bardzo grupę poprosiła, żeby właśnie podopowiadać resztę. Ja chętnie mogłabym nie tyle może dopowiedzieć, co trochę polemizować z tym, co zgłaszała grupa druga, bo tam pojawił się taki problem pogodzenia zagospodarowania Polanki, czy tego terenu, o którym my mówimy, tak aby był atrakcyjny dla mieszkańców i turystów, i jednocześnie pogodzenia tego zagospodarowania z wymaganiami dotyczącymi przyrody czy zachowania jakiejś równowagi pomiędzy wymaganiami planu ochrony a tymi atrakcjami, które tam miałyby powstać. I jakby samo założenie zagospodarowania tego terenu w taki sposób jak gdyby ofensywny w pewnym sensie, no tworzy nowe problemy, a mianowicie to wymaga finansowania, więc trzeba poszukać źródeł finansowania, to wymaga obsługi komunikacyjnej, no i z drugiej strony mamy taki jeszcze kolejny problem, a mianowicie im bardziej atrakcyjne to miejsce będzie, tym więcej będzie ściągało turystów i chętnych do skorzystania z atrakcji i nagle pomimo braku hotelu może się okazać, że to miejsce stanie się tak popularne w Trójmieście, powiedzmy, a nie jest to obszar w wielkości Parku Regana i nie zachowamy tego miejsca dla nas, dla gdynian, tylko jak gdyby oddamy je. Natomiast ten trend minimalistyczny, a więc zachowanie jak najmniej zmienionego terenu, z kolei powoduje takie zamrożenie tego rozwoju tego terenu w czasie. I to też nie jest złe, dlatego że jesteśmy w tej chwili w takim czasie różnych przełomów, a oprócz tego różnych problemów piętrzących się i przed miastem, i przed górnolotnie mówiąc ludzkością, więc może takie właśnie podejście, które też tu było sugerowane, czyli minimum inwestycji, tyle ile trzeba, żeby ten teren był przyjazny po prostu i bezpieczny, pozwoli nam odłożyć w czasie te ostateczne decyzje. Tyle chciałam powiedzieć, dziękuję.
Ja zgadzam się tutaj z panią Małgorzatą właśnie w temacie tego zagospodarowywania i uatrakcyjniania i w związku z tym przyciągania kolejnych użytkowników. Ja myślę, że to jest jedno z największych zagrożeń i że to właśnie nie ma znaczenia, czy tam będzie tabuny piknikujących osób, czy hotel, bo efekt może być ten sam. Więc ja bym się zastanowiła właśnie, czy faktycznie na tym nam zależy. Czy tam trzeba inwestować w infrastrukturę, która dużo kosztuje i potem musi na siebie zarabiać, czy może po prostu chcemy mieć zielone, spokojne miejsce niemal w centrum miasta. Mhm. No to tak naprawdę właśnie państwo z wszystkimi swoimi wyzwaniami wskazują właśnie na te kilka kierunków tak naprawdę, które można podjąć, a jednocześnie wskazują państwo właśnie ryzyka podjęcia tych kierunków, więc to jest już ciekawa konkluzja jak dla mnie właśnie dla samych wyzwań. Tutaj głos pan, już zaraz oddam panu Przemysłowowi. Zachęcam państwa teraz do dyskusji właśnie na ten temat, tych wyzwań. Im więcej właśnie tych elementów takich kontrowersyjnych, myślę, tym lepiej. Ja zdecydowanie chciałabym, żebyśmy chwilę teraz porozmawiali, to takie jakieś 10 minut, a potem zrobilibyśmy sobie 15-minutową przerwę na oddech, żeby właśnie wrócić i już pomyśleć o możliwościach, jakie mamy, żeby w którymkolwiek tym kierunku pójść. Więc dobra, to tyle mojego pytania. Panie Przemysławie. Zniknęła łapka, więc... Tak, przepraszam, bo nie wyczyściłem się, a łapkę zamknąłem, bo już zostałem wywołany. Odnośnie tego, co mówiła ostatnia grupa, jakby naszła mnie taka myśl, że może to powinno być dla nas hasło przewodnie, skoro cały czas mówimy o tym, że nie ma miejsca spotkań w Gdyni, i zarówno dla osób młodych, jak i dla osób w każdym innym wieku, i że brakuje terenów rekreacyjnych, zielonych, może po prostu, żeby naszym takim hasłem przyświecającym było stworzenie miejsca dla gdynian, w sensie dla mieszkańców, a nie miejsca turystycznego, bo faktycznie z tymi atrakcjami można bardzo łatwo przegiąć. Ja sobie wyobrażam Polankę jako miejsce, gdzie wszyscy z Gdyni chcą przyjechać, ale może niekoniecznie aż tak fajne miejsce, żeby chcieli tu przyjechać ludzie, załóżmy, nie wiem, z Warszawy, Krakowa, Kartu, z Gdańska. Może to jest taki kontrowersyjny pogląd, ale wiecie, o co chodzi, żeby faktycznie nie przedobrzyć ze skalą, żebyśmy nie zrobili sobie, tak jak grupa wspomniała, 10 nowych problemów. Mhm. Okej, panie Jakubie. O, już, dobrze. Znaczy tak, ja... Jeśli chodzi o te inwestycje, no to ja powiem tak, ja nie uważam, inaczej, jak dla mnie przynajmniej osobiście, jednak jest różnica między całym tym parkiem a Polanką i tymi terenami po basenach. I to jednak wszystko tak się zgrywa, że to robi taka ładna przejściowa się robi część, taki gradient się jakby robi, że mamy hotel nadmorski tam u góry, potem mamy tą ulicę, która już i te korty, które odcinają to, potem jest ten taki parking, który teraz jest, jest Polanka, jest las i były kiedyś te baseny. Ja osobiście byłbym za to, żeby jednak te baseny powstały, między innymi właśnie dlatego, że to by była fajna inwestycja dla mieszkańców, miejsce spotkań, miejsce, które byłoby alternatywą dla plaży i które też by mimo wszystko jednak tą plażę, która tak jak już wspomniano, też jest chronionym terenem, w sensie tam jest ten wodny obszar, natura, tak? Więc jakby to też by było takie jakby odciągnięcie trochę też ludzi od tego, które też łączy się z tym, że tak jak mówiłem, też sinice się będą pojawiać, będą też problemy z wodą. Tylko, że to wszystko trzeba, tak jak też już było wcześniej mówione, to trzeba mądrze zrobić tak, żeby to nie ściągnęło ludzi i przede wszystkim, żeby ta infrastruktura, ona jakby uniosła to wszystko, czyli żeby były żeby ten basen powstał, to żeby była odpowiednia ilość toalet do tego, żeby była odpowiednia ilość miejsc, gdzie ludzie mogą się przebrać, usiąść i żeby to była, powiedzmy, trawa, żeby rzeczywiście to nie zabetonowywać, ale ja osobiście byłbym za tym, żeby jednak to było takie miejsce przejściowe, które rzeczywiście jest pomiędzy tą zielenią, pomiędzy tym parkiem, a pomiędzy też miastem, żeby jednak to rzeczywiście było miejsce spotkań też takie dla ludzi. Pani Ewa. Tutaj ja chciałam tutaj dwie rzeczy powiedzieć.
Przede wszystkim my chyba sobie troszeczkę nie do końca zdajemy sprawę, jaką konsekwencja będzie, czym jest basen, budowa basenu i jaka jest konsekwencja, co tam się będzie działo tak naprawdę naokoło. Jak ludzie będą dojeżdżać do tego basenu, jakie tam będą tłumy na przykład w sezonie, jak to wszystko będzie wyglądało. Druga rzecz, budżet, skąd pieniądze będziemy brali na, miasto będzie brało na wybudowanie i utrzymywanie. Ten basen w związku z tym, że jest odkryty, będzie użytkowany tak naprawdę 2-3 miesiące góra w roku. I tam jest jeszcze pewnie parę innych rzeczy. Natomiast myślę, że taki basen, ten projekt, który gdzieś jest dostępny w sieci, jest jak najbardziej fajny, jest ciekawy, jest prosty i z punktu widzenia jakby atrakcyjności samego projektu jest super, ale pytanie, czy to jest to miejsce, w którym ten basen powinien się pojawić. Ja myślę, że tutaj w Gdyni mamy taką niesamowitą okazję, żeby zrobić taką troszeczkę kontrofertę do między innymi i dla mieszkańców, i dla turystów, która będzie właśnie bazowała raczej na stworzeniu miejsca zielonego, spokojnego, rekreacji spokojnej, bo ogólnie można tak to przyjąć, że teren zielony będzie nas wyciszał i nawet potencjalne ogniska, grupy, które będą się tam spotykać raz na jakiś czas, nie będą jakby zabierały jakby tego waloru, tego miejsca, które by było w ten sposób stworzone. I ta przestrzeń powinna być moim zdaniem stworzona zarówno na terenach polany już jako takiej, jak również na terenach starych basenów. Mhm. I to wiem, będzie jakaś... Pani też mocno teraz zahacza, przepraszam, że tak przerywam właśnie, o kwestię możliwości, czy jakby, też jakby konsekwencji konkretnych działań. I myślę, że to będzie też fajna przestrzeń na to po przerwie. Mhm. Ja panią tak zawieszam. Dobrze. Ja tylko jeszcze jedną chciałam dodać a propos ilości mieszkańców, bo w Gdyni mamy właśnie taki problem, że może statystycznie ta ilość mieszkańców spada, mimo wybudowanych kolejnych bloków, dzielnic i tak dalej, rozwijających się. Natomiast w momencie, kiedy nowe inwestycje są sprzedawane pod inwestycje i wynajem apartamentów, to nie mamy się czego dziwić, że po prostu taka jest konsekwencja. Mhm. Dziękuję. Dziękuję. Teraz mam dylemat, bo przełączyłam sobie, czy włączyłam Szara i nie jestem do końca pewna, czy teraz miał być pan Łukasz, czy Tadeusz, więc... Zostawiam panom do decyzji. Pan Łukasz? Okej, to dziękuję za pierwszeństwo. Bo pojawiły się warunki naturalnie do głosów polemicznych, więc chciałem z tej okazji od razu skorzystać. Przynajmniej w dwóch grupach, nie wiem, czy nie w trzech, no jako jednak to wyzwanie wyraźnie podkreślone było to ryzyko związane z tym, że spowodowanie podwyższenia atrakcyjności tego miejsca rodzi bardzo poważne ryzyko pogorszenia stanu przyrody. Mi się wydaje, że jest bezdyskusyjne dla mnie, ja to tak widzę, że uruchomienie jedynego kąpieliska w Gdyni w tym miejscu, takiego jedynego kąpieliska w sensie basenu, automatycznie spowoduje bardzo duże zainteresowanie tym miejscem. Samych Gdynian jest wystarczająco dużo, żeby spowodować, że tam będzie po prostu duży popyt na usługi jedynego kąpieliska w Gdyni. Ja sam osobiście... Mi się podoba pomysł kąpielisk, ale wydaje mi się, że takie inwestycje, które są związane ze zwiększoną turystyką czy zwiększonym zainteresowaniem, jednak powinno się lokować w miejscach infrastrukturalnie przygotowanych do przyjmowania tego rodzaju inwestycji. Krótko mówiąc, do tego służy Śródmieście, żeby tam przyjmować tłum ludzi, bo to jest miejsce, które jest uzbrojone odpowiednio. Natomiast Polanka Redłowska, wydaje mi się, że jestem przekonany, że nie jest miejscem do tego, żeby lokalizować tam inwestycje zwiększające w sposób olbrzymi ruch. Więc taki pogląd w tej polemice swój chciałem wyrazić. Dziękuję. Panie Łukaszu?
Ja właśnie chciałbym tu zauważyć taką mnogość potrzeb, która wynika z w sumie dyskusji, ale też taką kwestię, że często te potrzeby są sprzeczne, no bo z jednej strony na przykład narzekamy na zmniejszenie liczby mieszkańców miasta, ale z drugiej strony obawiamy się tego, że ktoś zacznie napływać. I tu chciałbym powiedzieć, że no właśnie to trzeba odpowiednio zdefiniować i wyważyć, czego w ogóle chcemy, tak? No bo tu wybrzmiało bardzo dużo różnych wizji, no i następnie pogodzenia tego się w takim, powiedzmy, no, tego, czego oczekujemy od tego miejsca, no będzie na pewno chyba największym wyzwaniem, tak? No też w obliczu jakichś globalnych problemów, które się tu pojawiały, przede wszystkim no, problemów takich, no tu chyba, które najbardziej wybrzmiały, no to problemy klimatyczne. Więc no to warto by było może ustalić w ramach tego spotkania priorytety, którymi no jako dosyć zróżnicowana grupa mieszkańców, w którym kierunku chcielibyśmy się poruszać, tak, żeby jak miałoby to wyglądać miejsce, no i to też jest istotne, jak miałoby wyglądać to miejsce też za ileś lat, no bo to ważna jest tutaj perspektywa czasu. Tak, to jest strasznie ważne i na to przestrzeń będziemy mieć w piątek, tam będziemy bardziej myśleć o tej przeszłości i rzeczywiście priorytetyzowaniu, co przynajmniej dla nas tutaj, dla Państwa jako uczestników jest ważne, bo musimy się jakby też się z tym zmierzyć, że jesteśmy jakąś garstką ludzi, my rozmawiamy o czymś, co gdzieś nam siedzi głęboko w sercu, ale w momencie, kiedy wyjdziemy z naszymi postulatami, zawsze się może pojawić ktoś, kto będzie miał inny punkt widzenia, więc dla mnie też jest ważne to, żeby to, w jakim kierunku w piątek pójdziemy, było osadzone też jakby w tym, o czym mówimy dzisiaj, czyli właśnie o wyzwaniach i potencjałach, więc bardzo za to dziękuję. Widzę, że kolejne głosy pojawiają. Pani Mirello, pani jest ostatnia. To już od razu zaznaczam przed przerwą. Zrobimy sobie chwilę na oddech jednak, więc bardzo proszę, żeby w razie czego zapisać sobie pytanie czy jakąś uwagę, żeby to państwu nie umknęło, bo jeszcze będziemy mieć na to przestrzeń. Więc teraz daję głos pani Małgorzacie. Ja chciałam podziękować bardzo pani Małgosi Wójcik za to, że właśnie poruszyła tą kwestię turystów, bo nie ukrywam, że jakoś nie pomyślałam o tym. Znaczy nie uderzyło mnie to wcześniej, także rzeczywiście to miejsce może być naprawdę zniszczone, bo tam nie ma takiej infrastruktury dla wielu samochodów. Zresztą jak nie było pni, no to wszyscy parkowali już na samej Polance. I może warto by było pomyśleć o czymś takim jak, nie wiem, no zamknięcie tej drogi dla Myleksów, nie? Bo jeżeli Ola mówiła o tym, że trzeba jednak udostępnić dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób, które się nie mogą poruszać, może autobusy, jeden autobus, który tam będzie wjeżdżał, bo nie słyszałam wcześniej takiej dyskusji, żeby akurat tą przestrzeń zamknąć, bo my mieszkańcy tam dojedziemy autobusem. Turyści, którym będzie zależało, też to zrobią. I jeżeli tam będą baseny, no to nie musi być to ogromny basen przecież. Może być to też takie mini kąpielisko dla dzieci, co zabezpieczy też te nasze maluchy przed upałami. Da wytchnienie również osobom starszym, które mogą zamoczyć nogi, mimo tego, iż na przykład silnice tego nie umożliwią. O tym chyba też nie słyszałam, znaczy nie widziałam przynajmniej takiego projektu, widziałam projekty z dużymi basenami, dużymi kompleksami, ale nie czegoś pomiędzy. I tak sobie myślę, że gdzieś to jest jakieś pole do dyskusji, że można jednak zabezpieczyć może dążenie mieszkańców Gdynian, którzy kiedyś myśleli o tych basenach z jakichś konkretnych powodów, ale co też nie pozwoli na no, zniszczenie tego miejsca przez turystów. Ale oczywiście musiałoby się jakoś opłacać te miejsce, więc na pewno jakieś drobne opłaty ponownie dla mieszkańców, które będzie tylko symboliczną,
a dla turystów, dla przyjezdnych większą i to znacznie większą, żeby też niekoniecznie nakłaniać ich, tylko wręcz powiedzieć, okej, jak ci bardzo zależy, możesz, ale to jest nasze. Także dzięki, tak chciałam podsumować. Rozumiem, dziękuję. Pan Witt? Ja zastanawiam się, patrząc z perspektywy mieszkańca Gdyni i generalnie mieszkańców, czy basen jest najlepszym wyjściem, dlatego że odbieram go jako rozwiązanie typowo sezonowe. Mam wrażenie, że basen działałby od około maja do września. To są około 4 miesiące, może 5. Z kolei teren typowo zielony, może pod grilla, może zbudowanie altanek, w których mogliby spędzać czas rodzice z dziećmi, starsze osoby, młodsze osoby, byłoby rozwiązaniem typowo całorocznym. Bo jesienią można spacerować, można siąść. Wiosną tak samo, a wydaje mi się, że basen to jest rozwiązanie typowo na lato, gdzie jest ciepło i ono by ściągało głównie turystów, którzy by bardzo chętnie wykupywali miejsca na takim basenie. Także interes mieszkańca moim zdaniem jest jednak w tym, żeby tam nie było tego basenu, ale oczywiście rozumiem też głosy za basenem, ale teren zielony to jest chyba rozwiązanie o tyle praktyczne, bardziej praktyczne, że jest całoroczne. Rozumiem, dziękuję. Panie Jakubie? Halo? O, dobrze. Muszę powiększyć, bo chciałem po prostu, mogę ekran udostępnić na chwilę? Tak. Bo chciałem, jak już mówimy o basenach, to tak chciałem parę rzeczy pokazać, bo ja robiłem jakiś czas temu post. O, widać mój ekran? Nie. O, teraz? Udostępnia, tak. O, ja robiłem jakiś czas temu post o basenach. Kurde, jak to teraz zrobić? Okej, sekunda. O basenach na świecie ogólnie, które są w podobnych miejscach co Gdynia, czyli nad morzem. Tutaj mamy Australię. Australia może nie jest świetnym przykładem, bo tutaj mówiliśmy o sezonowości, a wiadomo, że Australia ma trochę inny klimat niż Polska. Natomiast takich basenów jest bardzo dużo w Australii, Nowej Zelandii, ale mamy też w Anglii, tutaj Wielka Brytania widzimy, Vancouver. I mamy też piękne baseny w Skandynawii, zaraz będą. I one często są właśnie też w bardzo zielonych terenach, tak jak tutaj na przykład widzimy w Helsinkach, tak? To jest basen i jakoś nie widać, żeby on miał jakiś duży negatywny wpływ na to, co się wokół niego dzieje, bo jednak też nie jest to zabetonowany teren całościowo, tylko widzimy tutaj, że mamy piękne też trawiaste tereny, tak? Polane tu jeszcze takie, na których ludzie po prostu się rozkładają i też plażują. Tutaj kolejne, tutaj też widać, że wszystko jest zalesione. No to tylko chciałem tak a propos jeszcze tych, a propos basenów powiedzieć. Już się przestało? O, teraz, dobra. To tak a propos jeszcze basenów. A jeśli chodzi jeszcze o dojazdy do basenów, to jakby, tak jak było wcześniej mówione, tak jakby ludzie nie muszą tam samochodami przyjeżdżać też. To jednak pociągnięcie tej linii autobusowej tam sezonowej byłoby super. Dobrze, dziękuję. Nie, panie Danielu, panu już nie dam głosu. Jestem. No, chciałam powiedzieć, że rozumiem sentymenty mieszkańców dotyczące basenów. Bardzo podobają mi się te projekty. Jednakże zdaję sobie sprawę, że my teraz na tych warsztatach, które są zorganizowane, 3 warsztaty, nie powinniśmy właściwie już wracać do tego tematu, ponieważ to znaczy... Prezydent określił, że on tych terenów nie będzie sprzedawał. Jednocześnie sam powiedział, że nie widzi tam basenów. Więc czy na tych warsztatach nie powinniśmy się skupić na tym, aby wypracować rozwiązanie, które możemy osiągnąć w ramach budżetu tego klimatycznego i tak naprawdę też w przyszłości pomyśleć o tym, że może te baseny są rozwiązaniem przyszłościowym, może one kiedyś tam powstaną, jeżeli w zapisach miejscowego planu pozostanie taka opcja, ażeby usługi sportu tam pozostały. A teraz sami może powinniśmy skupić się na opracowaniu pomysłów do budżetu klimatycznego i to wypracować, bo to jesteśmy w stanie chyba zrobić, bo takie życzeniowe myślenie i pokazywanie tych projektów, które są przepiękne i naprawdę bardzo wydziałoby mi się to miejsce, ale czy to się finansowo? Jeżeli inwestor, który kupiłby to, a wiadomo,
że miasto teraz tego nie będzie wystawiać do sprzedaży. Czy to się takiemu inwestorowi będzie opłacało, jeżeli ten basen otwarty będzie naprawdę otwarty, powiedzmy, przez 4 miesiące? Natomiast sygnał z miasta był taki, że miasto nie będzie planowało tam budowy basenów, więc może powinniśmy tak wrócić na ziemię i próbować planować coś, co jesteśmy w stanie zgłosić w najbliższym czasie do projektu budżetu obywatelskiego. Mamy na przykład takim pomysłem, takim zupełnie szybko, o czym myślę teraz zimą, że jeżeli rzeczywiście pozostawimy tam polanę zieloną, taką dostępną dla wszystkich, nie za bardzo zadrzewioną, żeby rzeczywiście nie urosło tam drzewo wielkie, którego nie będzie można w pewnym czasie powycinać, ale na przykład gdzieś tam dzieciaki chętnie zimą przychodzą na Polankę Redłowską, szukając miejsca w Redłowie do zjeżdżania. Jakaś w tle mała górka saneczkowa i inne jakieś delikatne rozwiązania takiej przestrzeni zielonej, otwartej, dostępnej dla wszystkich. I ja proponuję, żebyśmy tak po prostu spróbowali może realnie zacząć planować. Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja to pozostawiam jako apel taki właśnie jakby oddolny dla Państwa, ale że tak, bo coś, co Państwo, ja słyszę już jakby od Państwa, już taka chęć, żeby wreszcie myśleć o przyszłości, już nie gadać o tym, co jest, co było, tylko wreszcie zacząć projektować. I ja trochę Państwa tak hamuję, ja wiem, że to robię tak dosyć, stanowczo, staram się przynajmniej. I drugie ćwiczenie też będzie trochę jeszcze hamujące. Ja zdaję sobie sprawę, że jesteśmy też w takim gronie, że ta dyskusja basen kontra polanka, kontra zieleń jakby będzie wybrzmiewał i ja się go nie boję, więc jakby czujcie się Państwo zaproszeni do tego, żeby rzeczywiście swoje poglądy wyrażać, bo mówią Państwo o bardzo ważnych rzeczach tak przy okazji jakby, bo temat basenu myślę, że to też jest właśnie szerszy temat, więc jakby nie ma co jakby się zupełnie ograniczać. Więc na przyszłe spotkanie i tak chciałabym zaplanować z Państwem taką analizę potrzeb i priorytetyzacją ich właśnie, ale też układaniem czasowym potencjalnych działań, bo zbyt wiele tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w ramach tych trzech spotkań jakby zaplanować na różne możliwości, ale coś, co myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy pierwsze zastanowili się, jakby co, jakie furtki sobie potrzebujemy dać, żeby rzeczywiście w przyszłości można było o czymś dodatkowym myśleć, to raz, a dwa, rzeczywiście z czym możemy się mierzyć tu i teraz. I coś, co bym chciała z Państwem po przerwie zrobić, to właśnie zastanowić się nad tymi możliwościami, czyli co możemy zrobić tu i teraz. Z jakich narzędzi możemy skorzystać, z jakich, czy właśnie, nie wiem, w jaki sposób możemy z budżetu skorzystać, z jakich sposób możemy skorzystać z jakichś tendencji, które się dzieją w mieście, czy ogólnie nawet w Polsce, czy jeszcze szerzej, żeby móc rzeczywiście poruszyć ten temat albo inwestycyjnie, czyli w ogóle pomyśleć, co tam może być, albo jak jeszcze rozwinąć ten temat do jakiejś szerszej dyskusji. Więc dlatego jeszcze Państwa tutaj zaproszę do tego, żeby pomyśleć o tym, jakie zasoby Państwo jeszcze mają w swoim gronie, czy to dotyczącym wiedzy, czy po prostu czy po prostu dotyczący wiedzy. A teraz po prostu już nie rozwijając, zapraszam Państwa już teraz, myślę, 10-minutową przerwę. Szkoda sobie zabierać przestrzeni, a jednocześnie bardzo bym chciała, żebyście Państwo spróbowali odetchnąć, poskakać trochę, nie wiem, poruszać się, żeby właśnie z nową siłą wrócić. Nie wyłączamy tego spotkania, więc mogą się Państwo wyłączyć swoją wizję, dźwięk. Ja będę nawoływać za nie całe 10 minut, żebyście Państwo już wracali. Więc na ten moment bardzo dziękuję. Życzę chwilowego odpoczynku. A Facebookowiczów w tym czasie zapraszam do tego, żeby podzielić się z nami jakąś refleksją, jakąś myślą dotyczącą i wyzwań, czyli też tego, co w ramach spotkania już zrobiliśmy, ale też właśnie na temat możliwości, czyli z czego możemy skorzystać, żeby ten temat dalej się rozwijał, ale już rozwijał się w jakimś konkretnym kierunku, albo jakiejś konkretnej inwestycji, albo może po prostu jakiejś konkretnej, kolejnej inicjatywie dotyczącej spotkania i rozmów, więc zachęcam do aktywności w komentarzach. Do zobaczenia.
Zapraszam Państwa z powrotem. Że widzę, że już kilka osób wróciło, więc zapraszam kolejne osoby, żeby już się do nas dołączały. Więc tak. Zapraszam Państwa do kolejnego podziału na grupy. Mamy już mało czasu, więc skrócimy sobie pracę w grupach, ale mam też takie poczucie, że w grupach Państwo mają okazję się też sporo rzeczy wydyskutować, też pojawiają się ciekawe nowe wątki w dyskusji, więc wolałabym, żebyśmy to utrzymali. A jak wrócimy sobie z grup, to po pierwsze oczywiście zaprezentują Państwo to, co się pojawiło w trakcie dyskusji w grupie, ale zrobimy sobie też już tą dyskusję podsumowującą i spróbujemy się zastanowić nad tym, jak podejść do tematu przyszłości. Więc Grzegorzu, jeżeli jesteś gotowy, możesz powoli uruchamiać, a ja od razu jeszcze tylko mówię grupie drugiej, że dostaniecie własny link. Więc wejdę w pierwszej kolejności, żeby od razu dać link, żebyście sobie Państwo nie przeszkadzali. Nam to pomagało. Tak? Było takie z boku zarażenie ideami. A to ma być praca własna teraz. Tak. Uruchamiam pokoje i zapraszam do dyskusji.
Wszystkie pokoje zamkną się za 16 sekund. Strasznie krótko daliście nam. No będziemy tutaj jeszcze podyskutować. Tak, jest, było 5 minut mniej, więc... O, ale odświeżyło mi teraz grupę trzecią na Jamboardzie. To co? To zapraszam, to szybko jakieś podsumowania i będziemy mogli dalej dyskutować. To może teraz grupa trzecia, czy... Kto ma ochotę zacząć? Dobrze, mam grupę trzecią, to zapraszam. Może ja spróbuję, skoro się koleżanki póki co nie zgłaszają. U nas rozgorzała dyskusja, która nam została brutalnie właśnie przerwana w trakcie, ale byłyśmy generalnie zgodne co do myślę tej naszej dyskusji, tylko wzajemnie się uzupełniałyśmy wszystkie, więc wyszło na sam jakby przód to, że właśnie ważne jest dla nas, żeby ta przestrzeń była taką przestrzenią wolności, że okej, powinna być prawdopodobnie bardziej nadzorowana, że ogniska, które tam się odbywają, powinny być w jakiś sposób nadzorowane, żeby to było bezpieczne, żeby było wiadomo, co się wydarza, żeby tam nie było dzikich imprez, które po sobie na przykład nie posprzątają albo zostawią po sobie ogień, więc być może to wymaga jakiejś lepszej tej organizacji w kontekście nadzoru. Natomiast też chciałybyśmy, jesteśmy zgodne co do tego, że należałoby uniknąć jakichś bardzo, nie wiem, drastycznych i trudnych reguł, rozwiązań, płotów i jakichkolwiek ograniczeń, że chciałbyśmy, żeby ta polanka była faktycznie takim terenem wspólnym i otwartym. Nawet gdyby miały do niej dołączyć tereny po basenach, to nadal, żeby to był jakiś teren, który się jakby naturalnie, krajobrazowo łączy z tą istniejącą teraz częścią ogniskową, żeby tego jakoś nie oddzielać, nie wydzielać i dramatycznie tego nie zmieniać. Jeżeli chodzi o potencjały, no to tutaj mamy parę nawiązań do tego, że to jest takie miejsce właśnie integrujące pokolenia, miejsce otwarte, miejsce do kontaktu z przyrodą, i że zachowując ten taki naturalnie przyrodniczy, zielony teren bez większej infrastruktury możemy jakby ten potencjał też odkrywać w trakcie użytkowania i możemy go rozwijać w dowolnym kierunku w czasie po prostu. Nie ograniczamy się w ten sposób. A jeżeli chodzi o ograniczenia, no to tutaj nam wybijają największymi literami finanse, czas, ograniczenia wynikające z planu zagospodarowania. Ale też ograniczenia potencjalnie komunikacyjne, parkingowe, ale to też ta dyskusja, która była chwilę temu, czyli czy faktycznie powinno tam być łatwiej dotrzeć i czy tam powinien być większy parking, czy może wręcz przeciwnie. Więc to są takie jakby tematy, które nam się pojawiły, ale w sumie nie zdążyłyśmy chyba do konkluzji jakiejś dojść takiej, co dalej z tym. No i należałoby oczywiście brać pod uwagę sąsiedztwo rezerwatu, czyli ograniczenia wynikające z tego sąsiedztwa a propos ingerencji w środowisko podczas ewentualnych imprez, głośności na przykład. Nie wiem, czy któraś z pań chciałaby mnie uzupełnić, bo mogło mi coś uciec. Ja myślę, że bardzo ładnie to tutaj koleżanka wszystko opowiedziała. Chyba nie ma wiele do dodania. No właśnie... Może tylko podkreślić można, że taka forma zagospodarowania, ona niczego nie zamyka, żadnej z dróg, a jedynie przesuwa w czasie i czasami najmniejsza ingerencja jest czymś, co wszyscy chętnie akceptują, a pójście radykalnie w jakimś kierunku ma entuzjastów i ma dużo wrogów, więc taki kompromis też może być dobry.
bez przesądzania. Tak, ja bym jeszcze dodała to, co gdzieś tam mi wybrzmiało z tych właśnie z ostatniej wypowiedzi z tej przerwy o tej takiej mnogości potrzeb i mnogości różnych funkcji, że to też rozmawialiśmy o tym, że to może być ograniczeniem w takim myśleniu, żeby to bo nadal była polanka dla wszystkich, ale nie o wszystkim, w sensie takim, że ograniczeniem, to ograniczenie może wynikać z nas, z tego, że teraz nagle będziemy chcieli włożyć w tą polankę jak najwięcej rzeczy, za dużo rzeczy, które też jakby pozabijają to, co w tej polance jest najważniejsze i taka rzecz, która nam ten potencjał, który bardzo mocno wybrzmiał, żebyśmy też myśleli długofalowo o tym terenie dla wszystkich pokoleń i o takim z otwartym potencjałem, w sensie takim, żebyśmy nie myśleli, że my musimy teraz już wszystko w tym momencie tam zaplanować, zagospodarować i każdy centymetr na tej polance zająć, że może cała jej wartość właśnie jest w tym, że ona jest taka wolna i może taka powinna być. To też nam tak mocno przyświeca i może wcale wtedy się okaże, że i te finanse i czas nie są tutaj jakimś super dużym ograniczeniem w takim podejściu. To bardziej potraktowałam jako takie hasło wywoławcze grupy. Dla wszystkich, a nie o wszystkich. Tak, chciałam też o to zahaczyć, więc dziękuję. Dobrze, to zapraszam grupę drugą. Halo, halo. Chyba znowu Tadeuszu, na ciebie wpadło. Ja zacznę, a potem Ola uzupełni. No więc tak, potencjał, no to potencjałem tego miejsca, no oczywistym potencjałem jest ta natura, która to miejsce tworzy, otacza, przenika i po prostu to miejsce jest po prostu naturą, jest naturalnym sercem Gdyni i to jest ten potencjał, który właśnie należy wykorzystywać, ale również potencjałem dla tego miejsca jest to i dla okolicznych terenów, że jest to właściwie teren na tyle duży razem z przylegającymi terenami po starym stadionie Arki Gdynia, Korty, że na przykład również pojawił się pomysł, że jest to możliwość nieograniczonej wręcz zabudowy w postaci akwaparku największego w tej części Europy i tak dalej. Mówimy o potencjałach, a nie o tym, co tam się rzeczywiście ma zadziać. Również mówiliśmy o tym, że potencjałem tego miejsca jest to, co się do tej pory przez te ostatnie lata wydarzyło w kontekście prowadzenia sporu, debaty publicznej na temat przyszłości Polanki, że to jest pewna możliwość wykorzystania tego, co już się zbudowało do dalszych dyskusji w ogóle na temat planowania przestrzennego w Gdyni, że Polanka nie jako to miejsce geograficzne, tylko jako to wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie lata w trakcie debaty na ten temat, czyli Polanka dla wszystkich jako zjawisko społeczne i możliwość jego wykorzystania i kultywowania no, w tych okolicznościach gdzieś w tamtej przestrzeni. No, mówiliśmy również o potencjale dotyczącym sceny letniej. Tam teren jest tak ukształtowany, że lokalizacja amfiteatru jest, może być wpisana bez problemu w istniejącą rzeźbę terenu. Również w kontekście potencjału do wykorzystania eventów sportowych, czyli saneczkarstwo jakieś tam nasze gdyńskie, lokalne, tego rodzaju potencjał. Samo miejsce oczywiście posiada niepowtarzalny też charakter, bo jest jednym, jeśli nie jedynym miejscem w Gdyni, gdzie mamy spotkanie się zarówno morza, plaży, polany leśnej i samego lasu, więc no jest wyjątkowe pod tym względem i z tego miejsca rozpościera się niepowtarzalny widok. Mamy zupełnie naturalnie istniejący taki taras widokowy na morze. Mimo tego, że Gdynia leży nad morzem, to nie jest to takie często spotykane, a czasami po prostu dostępność tych miejsc już jest ograniczona, bo na przykład właściciel prywatny płot postawi na Kamiennej Górze, co znamy z mediów tego rodzaju tam przepychanki między właścicielem prywatnym a miastem. Jeszcze mówiliśmy o tym, że w kontekście
tego, w jaki sposób różne samorządy w Europie wykorzystują w ogóle taką przestrzeń parkową, że to nie jest tylko zieleń, ale to jest również przestrzeń do aktywności społecznej, kulturalnej, czyli takie miejsca, gdzie jak się wybierzesz na spacer, to wiesz o tym, że trafisz na jakieś ciekawe zajęcia, na przykład realizowane w ramach tej przestrzeni, że zawsze w soboty od 10 do 11 jest po prostu kółko malarskie. Również zadania realizowane z zakresu też pomocy społecznej, pewnego angażowania młodych ludzi z pewnymi problemami. Często parki są wykorzystywane do tego, tam istnieje jakaś drobna infrastruktura, która ułatwia po prostu organizowanie tego rodzaju aktywności, że Polanka Redłowska też może być tego rodzaju miejscem, czyli jakiejś permanentnej aktywności gdyńskich instytucji, jednostek opierających się o gdyński samorząd, czy NGO-sów prowadzących tego rodzaju działalność na tym terenie. Więc to też właśnie w tym aspekcie ta integracja mieszkańców. Zróżnicowaniu funkcji w niewielkim obszarze, no to też w jakimś tam sensie wspomniałem, mamy tą część leśną, tą część nasłonecznioną, parkingową, tam to jest potencjał, że na niewielkiej przestrzeni można lokalizować różnego rodzaju, całkiem różniące się od siebie aktywności czy działania. No, ograniczenia to nam czasu zabrakło, poprzednia grupa była skuteczniejsza w tych ograniczeniach. No, mówiliśmy o sezonowości dla tego terenu, wiadomo, lato, zima, pogoda, jak również wątek zaufania społecznego, ale to bym wolał, żeby ktoś mnie tutaj uzupełnił, bo chyba nie spamiętałem, o co nam chodziło w tym kontekście. Uzupełniałaś pobyt w Oslo, jak przy jakichś nowych budynkach mieszkaniowych były baseny i mieszkańcy nie mieli nic naprzeciwko, żeby ktoś z zewnątrz zupełnie używał te ich właściwie prywatne czy półprywatne baseny. Może coś więcej o tym powiedzieć i ewentualnie tutaj, że mieszkańcy by funkcjonowali tutaj w zamkniętej albo pozamkniętej, albo wolnej przestrzeni, która by była właśnie ograniczona do mieszkańców bardziej, nasza Polanka Gdyńska, niż turystyczna, taka bardziej naturalna niż dla użytkowników z zewnątrz. Tak było? Okej. Okay. Tomka nie chyba wiem. Nie ma, ale generalnie to był taki głos częściowo polemiczny, żebyśmy otworzyli się na tą możliwość korzystania z tej przestrzeni również przez przyjezdnych, żebyśmy tak te gdyńskiej takiej wyłącznie optyki nie przejmowali i jednak żeby w ten sposób też patrzeć na tą przestrzeń, że jednak jakaś wizytówka Gdyni zachęcająca i tak dalej. Ale z drugiej strony wczoraj, na poprzednim spotkaniu pani Adela bodajże opowiadała o tym, że ona to miejsce poznała właśnie przez znajomych, którzy ją tam zaprosili właśnie jako poniekąd turystkę, która miała poznać jakieś takie właśnie ciekawe gdyńskie miejsce. I to ja to zrozumiałam jako taką atrakcję, taką nieformalną, znaczy nie wpisuje się tego w przewodniki, ale jak się już pozna gdynianina, to można tam trafić, nie? Więc może to być właśnie jakby w tym kontekście traktowane jako otwarte, ale nie właśnie na taki sposób, że robimy z tego właśnie taką super atrakcję turystyczną, nie? Okej, dziękuję. Jeszcze mogę dodać, podobało mi się to, jak Ewa Górska właśnie powiedziała o tej Polance jako spokojnej rekreacji, co mnie uderzyło, bo jest ogromna masa miejsc, które są wybitnie sformalizowane i określone jednotorowo, co tam się robi. A w pandemii wielu ludzi miało różne potrzeby, ale najczęściej one się sprowadzały do tego, żeby być w przestrzeni otwartej, zielonej, wśród ludzi, ale nie w zagęszczeniu ludzi. I Polanka właśnie to sobą reprezentuje, także i nie ma tam właśnie czegoś szybkiego, czegoś przymusowego, tylko to jest spokojna rekreacja, co
No teraz wszyscy chyba będziemy musieli takiej rehabilitacji zielenią doznać, więc przydaje się. No i tyle. Podobało mi się to określenie bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. To od razu skakujemy na grupę pierwszą. No, jeśli chodzi o naszą grupę, no to w potencjałach widzimy możliwość rozszerzenia terenu. Widzielibyśmy to tak, ale oczywiście mamy różne zdania na ten temat. Częściowo zamykamy drogę lub kompletnie zamykamy drogę dochodzącą do Polanki i w ten sposób ta przestrzeń zielona rozszerza się aż od hotelu, więc mamy o wiele większy obszar, w którym możemy próbować taką zieloną przestrzeń wykorzystywać. Potencjałem jest ten właśnie brak zabudowy, no bo taką deklarację mamy. Sama w sobie historia tego miejsca, przywiązanie mieszkańców, bo tak jak wcześniej padło, miejsce niewątpliwie wyjątkowe, ważne dla gdynianek i gdynian, więc myślę, że to zawsze będzie inaczej odbierane, niż gdy powstawały takie pomysły w innym miejscu naszego miasta. Jeśli by nie było parkingu, to są nowe możliwości. Jeszcze więcej miejsca, ale nie wykluczamy, że tam powinny w jakiś sposób dojeżdżać. Może busiki, może jakiegoś rodzaju meleksy, które by pomogły i osobom niepełnosprawnym, i osobom, które no, po prostu nie mają możliwości dojść tam pieszo. A jeśli chodzi o ograniczenia, no to środowisko naturalne. Nie możemy zbytnio ingerować w to, w teren. W zwierzęta, które tam przebywają, też musimy to mieć na uwadze, że to jest jednak las, polany, gdzie różnego rodzaju zwierzaki przebywają, mieszkają i się pojawiają, a także zapisy planu przestrzennego. A jakby ktoś chciał dodać, może Daniel też dużo mówił, to śmiało teraz. Ja na pewno dodam ze swojej strony to duży potencjał, który jest w Urzędzie Miasta i w jednostkach, bo mają zasoby, mają potencjał ludzki, żeby uruchomić cały proces konsultacji, dyskusji na temat tego terenu i uważam, że to jest potężny potencjał. No fajnie, że się coś zadziewa oddolnie, ale to trzeba by było wesprzeć, że tak powiem, także formalnie siłami urzędniczymi, tak mi się wydaje przynajmniej. Dlatego taki punkt się tutaj pojawił. To tylko kwestia uzupełnienia. Jeśli mogę jeszcze dodać, tak teraz mi to przyszło do głowy, że bardzo dużym potencjałem dla Polanki Redłowskiej jesteśmy my, to znaczy zarówno osoby, które są teraz na warsztatach, jak i wszyscy ci zwolennicy niesprzedawania tego terenu. Jakby fakt, że stworzyła się taka mniej lub bardziej sformalizowana grupa społeczna, daje znacznie większe szanse na dobre wykorzystanie tego terenu niż jeszcze, nie wiem, 5 czy 10 lat temu. Zdecydowanie. I ja podbiję jedną rzecz, że my tu rozmawiamy w takim gronie, którym tak naprawdę nie mamy żadnej decyzyjności. Z jednej strony jakby mamy tutaj grupę osób, które skutecznie działały, to znaczy działka nie została sprzedana, więc to zupełnie nie jest tak, że jakby nie ma żadnej mocy, ale jest ta sytuacja, w której jakby my nie decydujemy, więc wiadomo, że to, ta dyskusja musi się potoczyć dalej, żeby pewne kierunki nadać. Po tej rundzie prezentacji wyników prac grupy... Mogę jeszcze dodać jedną rzecz, bo rozmawialiśmy jeszcze o takich dwóch rzeczach. Ja tutaj widzę, że Jakub też pewnie chciał coś tam dodać, nie wiem, czy odnośnie naszej grupy, a ja bym chciała tak jeszcze do grupy, bo pojawił się taki pomysł, że odnośnie tego, co Mirela wcześniej mówiła, że co zrobić tu i teraz, żeby nie nakładać od razu jakichś takich pomysłów, to wszyscy chcieliśmy w grupie ograniczenia możliwości wjeżdżania tam samochodów, że można by było po prostu dopuścić tam autobus, który będzie jechał, który będzie musiał mieć miejsce na zawrócenie, na zatrzymanie, co już zabierze kilka miejsc postojowych dla takich pojedynczych autobusów.
a da możliwość przechodniom nie i osobami z trudnym poruszaniem się, żeby dojechać do tej Komendy Kierowskiej. To jest jedna rzecz. I jeszcze mówiliśmy coś, ale już mi uciekło, więc przekazuję dalej. Aha, jeszcze ostatnia rzecz taka właśnie odnośnie tego budżetu obywatelskiego, bo też Mirella o tym wspomniałaś. To tak jak byliśmy w grupie, to wszyscy stwierdziliśmy, że to jest potencjał miejski i może niekoniecznie na budżet obywatelski, bo budżet obywatelski powinien aktywować pojedynczych mieszkańców i ich pomysły, a to jest coś, z czym się całe miasto mierzy i to już bardzo długo. I okej, to by było jakąś taką zapchaj dziurą, w sensie takim, że można od razu to szybko zrobić, bo nie mamy pieniędzy, może to sfinansować z tego, ale nie wiem, czy to by było takie fair po prostu do wszystkich mieszkańców i dlatego tutaj przyszliśmy grupą, chciałabym jeszcze o tym porozmawiać. Że widzę, że już się pojawiają głosy do dyskusji. Tak, mamy niewiele czasu, więc ja rozumiem. Zaraz oddam głos, ale chciałam zwrócić uwagę na takie trzy wątki, które mi się pojawiły, które mam poczucie, że mają taki wymiar bardziej społeczny, mniej inwestycyjny, bo jesteśmy w takim gronie, które bardzo inwestycyjnie myśli jednak. Zastanawiamy się właśnie nad tą komunikacją, nad tym, jak zagospodarować ten teren. Jakie funkcje tam mogą być, żeby je nie przeładować albo właśnie, żeby zróżnicować. A pojawiło się właśnie trzy wątki. Jedno to kwestia przestrzeni wolności, czyli w ogóle takiego poczucia i zabezpieczenia tam takiego poczucia właśnie wolności. Druga to edukacja przyrodnicza, która jakby może nie wymagać infrastruktury, ale żeby zachować taką funkcję, jakby trzeba zadbać o pewne warunki, więc to. No i animacja kulturalna, która z jednej strony może też wymagać jakiegoś wsparcia infrastrukturalnego i którym można zaplanować, ale z drugiej strony jest to też jakaś taka forma kontroli tego miejsca, czyli jakby zadbania o to, żeby pewne grupy tam chciały przychodzić, a inne grupy nie. Więc to są dla mnie takie może nie olśnienie, ale takie ciekawe kierunki, które też można wziąć sobie właśnie z tyłu głowy, myśląc o tym, co w tym miejscu może się zadziać takiego, co właśnie nie będzie wymagać dodatkowych środków, jakichś dużych. Z drugiej strony da przestrzeń do tego, żeby to miejsce się w jakiś sposób rozwijało, w zależności od tego też, jaką sytuację będziemy mieć w przyszłości, nie? Czy jakie inne potrzeby się gdzieś pojawią. Więc jakby nie wartościując dotychczasowych pomysłów, po prostu daję do przemyślenia coś, co właśnie pojawiło się jakby w tym ćwiczeniu i daję głos panu Jakubowi. Okej. Ja tylko chciałbym tak a propos tego, co było już powiedziane wcześniej, że to też jakby ten potencjał to jest też w tych działaniach społecznych, to myślę, że fajnie tu jakby takie rozwinięcie tego, mi się wydaje, że jest to, że właśnie, że te wszystkie działania, które były robione przez ostatnie kilka lat w ramach właśnie walki o tą Polankę, to też są takie dobre praktyki, które mogą być wykorzystane przez inne miasta, bo wiadomo, że nie tylko Gdynia miała taki problem, Gliwice też miały taki problem. I wiele innych miast mają, to prawda, tak, mają, cały czas walczą, chociaż ponoć już ciężki sprzęt tam wchodzi, ale w każdym razie, więc te rzeczy, to są rzeczy, które wydaje mi się, że inne miasta mogłyby się nauczyć i my z chęcią też od nich się oczywiście nauczymy, bo jakby taka wymiana takiej wiedzy, takiego know-howu tak zwanego, po prostu jak skutecznie wywalczyć ochronę z tych terenów, to wydaje mi się, że w wielu miejscach w Polsce się bardzo przyda i tak. Dziękuję. Pani Ewo? Myślę, że to jest taki trochę zboczny wniosek jakby z tych dyskusji, że tak naprawdę trudno rozmawiać o zastosowaniu tej różnych rozwiązań na Polance bez zobaczenia tego. Więc ja widziałabym generalnie coś w rodzaju warsztatów, żeby zbudować wizualizację jakąś na jak byśmy mogli ten teren zagospodarować. Bo wiele osób ma bardzo jakby trudno sobie wyobrazić przestrzeń, jak to będzie wyglądać, potem będzie nam się przekładało też na stronę funkcjonalną, żebyśmy wiedzieli, gdzie, jakie mamy możliwości na terenie. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przemku. Tak, ja tutaj jeszcze odnosząc się do tej rundy, że tak powiem, wypowiedzi, która była przed przerwą, bo spóźniłem się niestety, chyba ten głos nie wybrzmiał.
Natomiast odnośnie tych głosów, które mówiły, że chciałyby basenów, tych głosów, które chciałyby brodzik, a może w ogóle nic, jakby jest ciekawy pomysł, który muszę przedstawić autora koncepcji basenów, przywrócenia. Mianowicie można by było z pięknym ukłonem historycznym odnieść się przestrzennie do historii tego miejsca, do tych basenów i na przykład zaznaczyć je w formie terenu, na przykład trawnikiem, tam gdzie był ten basen olimpijski. Trawnik to też jest coś, co mogłoby się świetnie sprawdzić rekreacyjnie, ale chodzi o to, żeby jakimiś takimi symbolicznymi, przestrzennymi rzeczami odnieść się na miejscu, żeby tą historię podkreślić. Nie wiem, czy kojarzycie, jest centrum handlowe Madison w Gdańsku. To centrum handlowe przebiega, jakby na jego terenie jest ślad dawnej ulicy Rajskiej, jeśli dobrze pamiętam. I przez całe centrum handlowe jest poprowadzona taka ścieżka, taki pas w chodniku, który zaznacza jakby oś danej starej tej jezdni jeszcze przed II wojną światową. Jest to strasznie fajny smaczek i myślę, że takie wytyczenie, ten pomysł Pawła, wytyczenie obrysu chociażby tych basenów mogłoby naprawdę być fajnym nawiązaniem historycznym. Podobnie jest kościół w Orłowie między jezdniami Alei Zwycięstwa, też ma taki obrys murów dawnych zaznaczony murkiem po prostu. I też jest to fajny historyczny smaczek z szacunkiem dla tego miejsca. Super, dziękuję. Danielu? W zasadzie jedna tylko kwestia, i to także nawiązanie do kończącej jednej wypowiedzi na koniec poprzedniej rundy. Ja bym nie określał, żebyśmy, padło takie zdanie, żebyśmy zeszli na ziemię z pewnymi pomysłami, tylko ja bym apelował, żebyśmy nie schodzili na ziemię, bo w zasadzie nie ma rzeczy niemożliwych. Jeszcze podejrzewam kilka miesięcy temu, wiele osób mówiło, że ten teren na 100% zostanie sprzedany, nie został sprzedany. Pomimo tego, że mogą się pojawić w planie zagospodarowania przestrzennego zapisy niekorzystne dla zabudowy i zostało to zadeklarowane, to pewnie wysiłek ludzi, którzy będą chcieli kiedyś w przyszłości zabudować ten teren, mogą sprawić, że nagle zostanie to odwrócone, zmiany w jakiejś pewnie odległej perspektywie czasowej. To tylko taki apel. Nie ograniczajmy się, bo nie ma rzeczy niemożliwych i uwzględniajmy głosy wszystkich. Super, dziękuję bardzo. Pani Małgorzato. Okej, dziękuję. Ja tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć odnośnie tego zakazu, czy może zmniejszenia zmiany dojazdu, o tak. Mhm. Ponieważ to jest ślepy koniec, więc musi być zawrotka. I szczerze mówiąc, jest to jedyne miejsce, gdzie ta zawrotka może być. Znaczy, że poza tym, no to jest właśnie takie rozwiązanie, które jest bardzo fajne teoretycznie. W praktyce może mieć wielu przeciwników, więc to jest do rozważenia. Dziękuję. Mhm. Tak, to jest zawsze ciekawe w ogóle, jak się porusza temat komunikacyjny, to on może uruchomić dodatkową dyskusję, której my możemy dzisiaj nie przewidywać jeszcze, albo możemy czuć, że może nadejść właśnie, tak jak pani mówi, więc tak, to jest trudne, więc oczywiście każda decyzja dotycząca jakiegoś działania, no musi też być związana z jakąś analizą konsekwencji, nie? Tak jak rozmawiamy tutaj o tym, jeżeli zbudujemy baseny, to co się stanie, jeżeli zostawimy polankę tak, jak jest, to co się stanie, właśnie to też jest taki wątek, który trzeba było rzeczywiście przeanalizować. Kończy nam się czas. Oczywiście, jeśli jeszcze jest jakiś głos, to myślę, że to jest taki ostatni moment jeszcze. Jeśli nie, to przyznaję, że dzisiejsze spotkanie kończę ja przynajmniej z głową pełną wielu myśli, wielu kierunków, też pod kątem pomysłu tego, jak miałoby wyglądać tak szczegółowo to spotkanie ostatnie. Bo te 3 godziny się wydają długim czasem, bo siedzenie 3 godziny przed komputerem to jest dużo. Z drugiej strony to już jest drugie spotkanie, na które mam taki niedosyt, bo mam poczucie, że jeszcze moglibyśmy coś wyciągnąć, jeszcze coś przeanalizować, czegoś jeszcze dotknąć. A ostatnie spotkanie mamy na przyszłość i tak z jednej strony trochę już tych przyszłościowych rzeczy się działo i nie chciałabym, żeby one się powtarzały, przynajmniej w takim samym wymiarze, bardziej już, żebyśmy myśleli w kontekście, co można zrobić po 8 godzinach przed komputerem, no dokładnie. Więc dziękuję też za taki pomysł, sugestię dotyczącą tej wizualizacji,
bo może to jest jakiś kierunek myślenia też o tym, jak popracować na ostatnim spotkaniu. Zastanawiam się też nad tym, czy Państwa nie podzielić na grupy i opcje, które będą bronić swoje pomysły, chociaż to jest trochę ryzykowne. Zresztą tak mówię o takich pomysłach właśnie, jak to warsztatowo potraktować, ale po prostu czuję, że jest duży potencjał i chciałabym go wykorzystać, a raczej nie stłamsić, a z drugiej strony no jest ryzyko. Ryzyko, że Państwo jakby wrócą do swoich pomysłów, a dużo się pojawia takich już wspólnych wartości i mam poczucie, że ta zieleń staje się takim tematem wiodącym. Inaczej, dbałość o przyrodę, czy dbałość o to, żeby czegoś nie stracić i być ostrożnym na to, że nie wiemy, co nas czeka i to tak ze mną mocno zagrało. Może to z jakiejś z mojej strony staje się stronnicze, ale chciałam, żeby to tak wybrzmiało. Po prostu mam poczucie, że rozmowa o infrastrukturze będzie wymagała bardzo dużo też takiego skrupulatnego przemyślenia skutków, ale też takich konkretnych potrzeb, bo właśnie jest dużo wątków właśnie związanych czy z finansowaniem, tak sobie właśnie patrzę jeszcze na to, co się pojawiło wcześniej, o tych długofalowych korzyściach, bo tak to wybrzmiało w kontekście przyrodniczym, ale to też jest ważne w kontekście samego miasta, czy w ogóle nawet gospodarczym, więc myślę, że to jest dosyć ważne do przemyślenia. I dosyć ciekawy dla mnie wątek, którego nie udało mi się poruszyć, ale chętnie bym sprawdziła, bo on się pojawia w wielu miastach. To jest kwestia właśnie tego konfliktu interesów każdego w mieście tak naprawdę. Z jednej strony chcemy, żeby miasto się rozwijało i byli mieszkańcy, którzy płacą podatki. Tutaj się pojawiło w czacie taki wątek, że może i są mieszkańcy, ale niekoniecznie tacy, co płacą podatki, że jest sporo jednak sezonowych, więc to jest jakby też niejednoznaczne. A z drugiej strony właśnie się obawiamy, że im więcej ludzi, tym więcej inwestycji, tym więcej betonu też po prostu zadeptywania zieleni. Więc jest to jakiś taki konflikt interesów według mnie, który prawdopodobnie go nie rozwiążemy, ale który warto mieć z tyłu głowy właśnie rzeczywiście zastanawiając się nad tym, jaka inwestycja miałaby się dziać w tym obszarze, czy w ogóle w Gdyni w okolicy. Więc z takim tematem też Państwa zostawiam do piątku. W piątek widzimy się w godzinach 17:20. Jeżeli wpadniemy na jakiś pomysł z organizatorami też, żeby coś może dodatkowego Państwu wrzucić, bo mamy takie tutaj grono dosyć stałe się tak stworzyło na teraz, czy może jakiegoś przygotowania czegoś albo jakieś myśli, to oczywiście odezwiemy się wcześniej. Na ten moment bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. No, dużo mam teraz przemyśleń przeróżnych, ogólnomiejskich. Podziwiam też Państwa taką wiarę w to miejsce i determinację w ogóle działania i takiego zainteresowania w ogóle tym tematem, więc bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz. Z mojej strony do zobaczenia. Jeżeli Państwo mają ochotę jeszcze się podzielić jakąś myślą na koniec, tak zupełnie, to czujcie się Państwo jeszcze zaproszeni. Ja dziękuję bardzo w takim razie i do piątku. Do zobaczenia. Dziękuję. Również dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia też. Dziękuję za prowadzenie i wszystkim grupowiczom. Hej. Piękne jest to, że tak wszyscy walczą, co? Że tak. Najśmieszniejsze jest to w tym całym zamieszaniu, że ja mam takie wrażenie, że wszyscy chcą tego samego, tylko w różny sposób, nie, ale naprawdę wszystkim tym, którzy tu są, zależy na tym miejscu i to jest piękne, to jest niesamowite, także brawo. Brawo, Polanka dla wszystkich. Mega, dzięki.